Ja pierdykam, jak jestem cię nieogarnięty. Mikrofon miałem wyciszony. Siema wszystkim. Sobie wyciągnę tylko czat i wszystko powyciągam i możemy jechać z tematem. No, także taka sytuacja. Nie wiem tylko, czy muzykę słychać, bo ostatnio tak coś pochrzeniłem i powinno być słychać, a nie słychać. I nie wiem, o co chodzi. Głośniki, zróbmy tak. O, i teraz powinno być ok. Dobra, no więc dzisiaj. Gdzie ten czat? Wleczone może nie, ale było ten. Jest słychać? To cool. Wyjeżdżam. Jutro jeszcze mam dzień wolnego i pojutrze wracam po auto. Gosia, wiesz co? Na temat tego, co się działo przed świętami, to ja jutro nagram wideo osobne, bo będzie tego bardzo dużo. Znaczy dużo. Myślę, że zmieszczę się w 10 minutach i będzie ok, ale wolałbym to po prostu nagrać, wyjaśnić wam się, nie rozgadywać, a stwierdziłem, że nie mam czasu po prostu zrobić całego nagrania Roadloga 4 podsumowania, więc chciałbym najpierw skupić się na czwóreczce, omówić wam to wszystko, pogadamy sobie na spokojnie. I potem ewentualnie możemy posiedzieć jeszcze tam z pół godzinki, jakieś pytania, coś tam wam opowiem. Żeby nie przedłużać za bardzo. Gdzie mam telefon? Co tu się stało? Co tu się stało się? Roadlock 4. To prawiałem Sylwestra. W Sylwestra się bawiłem ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jak ktoś kojarzy, to kiedyś byłem... O, siema Emil. No nie gadajcie, że mnie nie słychać, bo normalnie widzę, że idzie dźwięk, więc nie powinno być problemu teraz. Z tymi firankami. Emilu, Japonia 22 stycznia wylot do 6 lutego. Więc tam takie, no jeden weekend w sumie ten 29-8 można by było się gdzieś wybrać, nie? Ale to już tak... Gdzie mam te playlisty teraz? Playlists. Okej. Okay. Słuchaj, no jak słychać, to okej. Okay. Roadlock 4. W sumie 30 filmów. W międzyczasie wróciłem do Polski. I tak... dość ciekawa seria. Pod tym względem. Że była to pierwsza zarazem tak nudna, jak i tak ciekawa seria, bo... Były odcinki takie, że nawet ja miałem dylemat, czy je wrzucać na YouTubie, a były takie odcinki, że były mega ciekawe i uważam, że jedna z najlepszych, jakie zrobiłem do tej pory. Z gęciarzem nie zamierzam się spotykać. Do roboty, już mówiłem, wracam 3 lutego. Lecę po auto. Jasiu, nie jadę, lecę. Bo wracałem samolotem i lecę też samolotem po auto. Moje auto w Sofii zostało. Także no, taka firma. Dobra, słuchajcie, pogadać sobie pogadamy później jeszcze. Natomiast lecąc z tematem. Już nie będę wam tego wrzucał tutaj na live'a. Ci co. To mniej więcej mogę wam telefonem pokazywać, ale. Tu. Ale to jak gówno będzie widać. Co mi się podobało? Big Daddy, mi się najbardziej podobał odcinek z Meteory i z Edynburga. To były moje dwa ulubione odcinki i w sumie jedne z ulubionych odcinków w ogóle całej serii Roadlock. Także jak ktoś nie widział, to polecam serdecznie. Raczej nie będę na meetupie, ponieważ nie uważam się za jakiegoś super youtubera, ale ten... Dobra! Lecę z tematem, bo nie chcę tego rozciągać do 3 godzin. Pierwszy odcinek, tym razem Vito i wypad... wypad wiciakiem.
dużo ludzi w ogóle myślało, nie wiem, co tam myśleli, że ja lecę wiciakiem w trasę czy coś, tylko po prostu u nas w firmie funkcjonuje to tak, że często gęsto wsiada kilku kierowców w Vito, pakują graty, jadą w trasę, tam podmieniają się busami z innymi kierowcami i ci, co są do zjazdu, sobie tym Vitem zjeżdżają, a ja, czy tam inny kierowca, zostaje w trasie i jeździ tym autem dalej. Tak patrzę, że tutaj było dość... Tylko nie wiem, czy to jest po kolei, szczerze mówiąc. Na pewno nie jest po kolei te odcinki. Więc tutaj Przemek trochę pomieszał, widzę. Delikatnie mówiąc. Albo po prostu nie ma wszystkich odcinków z Roadloga 4, więc muszę przejść inaczej. I sobie po prostu wejdę w wideo. Tak będzie lepiej, łatwiej, prościej. No, zdecydowanie. Chociaż nie, no po kolei było, dobra. No, niestety, trzeba pracować, żeby pieniądze zarabiać. Lecę dalej z odcinkami. Odcinek, czy kupię drona, to tam w ogóle, szczerze mówiąc, nie było za dużo do gadania. No, po prostu się rozkminiałem. I zrobiła się taka burza pod tymi dwoma odcinkami, jak był odcinek, że rozpierdoliłem telefon i ten odcinek w ogóle, że jednak są dobrzy ludzie, że tam Maciek mi ten telefon użyczył itp. itd., że ja jestem taki w ogóle skąpy, że nie kupiłem sobie nowego telefonu, że w ogóle tyle zarabiam, to powinienem sobie go kupić. Natomiast nie będę się tu rozdrabniał, bo inteligentni ludzie zrozumieją, że to by było wyrzucenie pieniędzy, bo to w momencie, kiedy ten telefon już na mnie czekał prawie, że więc nie było sensu. Jadąc dalej, busiarz na siłowni. Trafiło mi się tak, że u Rafała akurat poszedłem na siłownię. Każdego zachęcam serdecznie do aktywności fizycznej, ponieważ raz, że wpływa to na zdrowie, a dwa, że ja zauważyłem po sobie, jak w tamtym roku biegałem bardzo dużo, czułem się dużo lepiej i miałem, w ogóle nie miałem problemu ze spaniem, mogłem spać po 6 godzin, byłem wypoczęty, organizm zupełnie inaczej reagował. nie blokujcie mi okęcia! Edynburg, no to jest właśnie ten odcinek, o którym mówiłem, że strasznie, ale to strasznie jakby tak dużo czasu mi pochłonął, ale uważam, że wyszedł bardzo fajnie i warto go obejrzeć. Kto go nie oglądał, to naprawdę warto go obejrzeć, jeden z fajniejszych odcinków. Jakąś inną nutkę tutaj, o, taką spokojniejszą. GoPro nie kupuję. Szczerze mówiąc, jestem bardzo negatywnie nastawiony do nowego GoPro. Ale dobra, słuchajcie, nie chcę się skupiać na pytaniach, lecę dalej, bo tak się będziemy zagadywać, to nie skończymy tego do północy. Odcinek z Edynburga, a potem były te odcinki Kocham szkockie krajobrazy, odcinek a miało być tak pięknie, dzień pod znakiem Holandii, gdzie jeździłem naprawdę bardzo dużo. Jakimś tam cudem robiłem sobie przerwy na montowanie filmów, ale jeździłem naprawdę bardzo dużo. I pochłonęło to na tyle mojego czasu, że tam chyba była przerwa nawet w transmisji, z tego co pamiętam. Znaczy w udostępnianiu filmów w sensie, nie? Że nie było filmów. Ale właśnie no... W tej pracy jest czasami tak, że naprawdę jeździ się po kilkanaście godzin na dobę, doliczając do tego jakieś tam obsuwy na tunelach, przeprawy, coś do zjedzenia, jakaś toaleta, prysznic i no, zostaje czas na sen tylko, także jak to tam trzeba to jakoś tam przeżyć. Znowu utknąłem, to była w ogóle wesoła sytuacja z tą Szwajcarią, ponieważ nie wiem, czy ja tam dokładnie to opisywałem. Tutaj wam powiem ciekawostkę. Wjeździliśmy towar dla klienta, nieważne dla jakiego. Miałem mieć 3 rozładunki w Szwajcarii, szybki, znaczy 2 odprawy przede wszystkim, to o tym mówiłem. 3 rozładunki, 1 szybki załadunek i miałem spadać, nie? No i wszystko... Właśnie, zapomniałem live'a wrzucić na Facebooka. Czekajcie chwilę. Gdzie to teraz tak, gdzie to znaleźć? Dobra, napiszę po prostu. Kto chce, to niech sobie wbije na YouTube. Zawsze zacznę tego live'a i... O, chcę to wbijać na YouTube.
or life. Pyk. Zawsze zapomnę. Dobra, powyciągam sobie to wszystko z powrotem. Znaczy drona będę kupował, wracając właśnie do tego tematu, to drona będę kupował myślę, że na wiosnę dopiero, bo niestety Japonia mnie trochę szarpnie, potem zęby mnie też trochę szarpną. To są ogromne ilości pieniędzy. Ale wracając do tej Szwajcarii. Z odprawami, bo dużo ludzi mnie pyta z odprawami. Miałem mieć dwie odprawy, jedną na granicy, a drugą wewnątrz Bazel, bo na tej jedynce miałem wjechać. No i zajeżdżam na pierwszą odprawę, okazało się, że firma, która odpowiadała za odprawę, zapomniała jakichś dokumentów przesłać. No i ja czekałem już na dokumenty od 6:30. Przyszły te dokumenty na tą firmę dopiero o 10:00. Ja zadowolony o 10:00 mówię, no dobra, jest 10:00, jeszcze zdążę. Pojechałem na drugą odprawę, na drugiej odprawie pan mówi, że ogólnie jest wszystko okej, tylko jest jeden mały ząg. Mówię, jaki ząg? No bo tą jedną paletę, którą pan ma, te 30 kilo, to ona już przyjechała do Szwajcarii i została odprawiona. Mówię, jak przyjechała? Mówię, przecież ja ją przywiozłem, wiem co mam na aucie, nie? A on mi wyjmuje wtedy papiery i pokazuje, że ona już została odprawiona, nie? Ktoś inny, jakiś inny kierowca, ładując się na tej firmie, dostał papiery tylko od tej palety i on, nawet kierowca nie patrzył, czy on ją ma, czy nie, odprawił tą paletę, pojechał na Szwajcarię i w dupie. I teoretycznie ona na Szwajcarii już wjechała na innym aucie, a w praktyce zaczęło się, kurde, ten, zaczęło się dochodzenie i kombinowanie, gdzie jest ta paleta, kto ją naprawdę ma, dlaczego została już odprawiona, jak to teraz zrobić, żeby ja mógł z tym jechać, itp., itd., itp., itd. I zeszło do godziny 14:00. Od 14:00 zdążyłem zajechać tylko do Zurichu, zrzucić Zurich i na drugiej firmie już zostałem. I taka sytuacja. Jadąc dalej. Żegnaj Szwajcario. Na obiadek rybka, no to był też tak. Ja zacząłem w ogóle stosować taką taktykę, że jest trochę drożej, jeżeli tam na stacji idziemy na obiad, ale wolę sobie zjeść taki obiad za 9 czy 10 euro, jak już nie chcę się gotować, niż iść do McDonalda za 8 euro, bo jest po prostu zdrowiej. Nadal nie jest to może super, ale jest zdrowiej. Kuchenka zdała egzamin, ale bardzo mało jej używałem. Znowu w domu, to jest odcinek o Słowenii. Trochę więcej jej pokazałem, mam nadzieję, że wielu z was się podobał, bo mi się podoba Słowenia, mam do niej taki straszny sentyment, jest podobna do Polski. Tak, w domu jestem. Co do drugiej połówki, nie będę się wypowiadał, zostawię to wam ten. Ukryta kamera, no to była sytuacja właśnie jak zjeżdżałem tam przez parking. Wracałem do Austrii. W Austrii bardzo dużo jest takich kontroli, że zjeżdża się na parking, przejeżdża się przez wagę. No zapomniałem o tym wspomnieć, że jest waga taka pseudo. Przejeżdża się przez tą wagę i jak już widać, że jest coś nie tak, to oni ściągają na bok, wtedy już jest większe trzepanie. Także no. Totalny brak weny to był taki odcinek. W sumie to był taki dzień, w którym nie wiedziałem za bardzo co nakręcić. Kręciłem, bo kręciłem i wyszedł on taki trochę bez sensu. Ale tak jak kiedyś mówiłem, nie będę unikał takich dni, bo moim w ogóle zamysłem roadvloga było to, że ja pokażę to życie w trasie jak jest, że czasami też jest nudno. I przepraszam, jeżeli musicie się ze mną nudzić, albo po prostu wchodzicie, jest nudny odcinek, ale no, jeżeli ja się nudzę, to wy też będziecie się nudzić. No, nie chcę robić na siłę jakiegoś show z tej serii. Także, no, taka sytuacja. Nad autem myślę, ale to jeszcze jest dalsza droga. Odcinek Chota Bośnia. Bośni trochę pokazałem. Mi się wydaje, że pokazałem to, co zwróciło moją uwagę najbardziej, czyli te rozwalone domy. Tak trochę ten klimat powojenny. Tutaj mnie masochistują strasznie. Muszę tego Facebooka wyłączyć. No i Bośnia mi się wydaje, że pokazana była w miarę fajnie.
Może mógłbym pokazać więcej, ale to była też taka trochę sytuacja, że zdenerwowałem się tam trochę na granicy, potem jakoś tak nie miałem weny, nie? Ani Audi, ani BMW. W ogóle nie lubię BMW. Gdybyś oglądał uważnie, toś wiedział, że ja jestem fanatykiem Japończyków, a Seicento to był czysty przypadek. No, najprawdopodobniej. Mietek znów czysty. To w ogóle była wesoła sytuacja, bo ja nie wiedziałem o tym, że będę miał zjeżdżać do domu. Pojechałem sobie na myjnię, byłem auto, bo mówię w Polsce, okej, ogarnę. No i następnego dnia załadowałem ten Poznań. I zamiast jechać od razu na bazę, to tam szef potem do mnie zadzwonił, dlaczego ty, Damian, nie jedziesz na bazę? Przecież ten dzień wolnego masz, nie? No i w sumie, no to tak wyszło, że potem zjechałem na bazę. I odcinek, o który dużo ludzi zwróciło mi uwagę, a to jest właśnie rzecz, którą ja chciałem w tym podsumowaniu poruszyć, tak ogólnie, już nie odnośnie tego odcinka. Czyli prezencik od firmy, ten prezent, jak od szefa dostałem tą maszynkę do golenia, że oczywiście musiałem tam wtrącić taki negatywny wydźwięk do tego odcinka. Natomiast ja uważam się za człowieka, który zawsze do wszystkiego podchodził w miarę pozytywnie. Aczkolwiek zauważyłem u siebie jedną rzecz, że takie nawarstwienie zgorzknienia wśród niektórych komentujących, pomimo tego, iż zawsze się przed tym broniłem, miało na mnie jakiś wpływ. Ja też zacząłem na tych filmach więcej marudzić, zacząłem więcej narzekać i tak naprawdę, wiecie, ja chciałem kręcić pozytywnie, a wyszło tak, żeby wam przekazywać pozytywną energię, a wyszło tak trochę na odwrót, że nie wiem, do czego to porównać, bo to jest takie trochę, wiecie, pójdę leczyć chorych i wyciągnę ich z choroby, a samemu wpadnę na przykład w jakąś tam chorobę, tak? I trochę tak to u mnie wyglądało. U mnie muza jest, to mogę wam podgłosić trochę, może będzie lepiej. O, hyc. No bo on się chyba nie przebija przez minimum. Ja wiem, że Polacy wiecznie narzekają, ale to nie jest kwestia tylko Polaków, tak naprawdę. Dużo ludzi też. Mi się wydaje, że u Polaków też to jest to, że my narzekamy, bo u nas poziom życia jest trochę. Kurde, to laptop mi lata. Poziom życia u nas jest trochę nad. Na innym poziomie, więc. U nas jest ciężej wyżyć. Na normalnych warunkach, więc tutaj też dużo ludzi. Nie, proszę, nie obrażajcie mnie z tym ryśkiem Petru, bo teraz to czuję się normalnie tak urażony, że szkoda gadać, nie? No ale dobra, jadąc dalej już, bo tam jeszcze będzie poruszany ten temat raczej. Właśnie, tu był jeszcze odcinek, czemu w Polsce tory są zamykane? Ci, którzy mnie tam oglądają dość uważnie, ja tam trochę czasami przemycałem takie moje tematy i będę przemycał moje takie tam odczucia i tak dalej, bo myślę, że mi się wydaje, że na tym to polega. Jestem fanatykiem motorsportu w różnych tam odmianach, a najbardziej tak naprawdę lubię drifting. I to też jest jeden z powodów, dla których ja w Japonii tam się troszkę bardziej zakochałem, no bo tam to powstało wszystko. To do tych pytań o internet, bo tak zerkam tutaj, że pytacie o ten internet, zajrzyjcie sobie do odcinka internet i mój sprzęt, czy coś takiego, to było chyba w Roadlogu Trójce, o ile się nie mylę. Tam mówiłem, jak to działa, ile to kosztuje i ogólnie dowiecie się, o co kaman. Nie mam nic więcej do powiedzenia tak naprawdę, bo nic się nie zmieniło w tej kwestii. No, samo 2JZ sporo kosztuje. Auta w polskich firmach i tam potem był odcinek Piękna angielska pogoda. Auta w polskich firmach i ktoś tam napisał, że cwaniakuje czy coś takiego. Nie wiem, nieważne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy by nie muzyka mnie nie zagłusza, ale to zaraz jak coś to krzyczcie, nie? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że no u nas w Polsce jest problem z tym, żeby w ogóle w firmach
te auta były traktowane normalnie, nie? Oszczędzanie na wszystkim, kombinowanie. Ja rozumiem, że jest ciężko prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i że naprawdę trzeba oszczędzać, gdzie się da, ale no są rzeczy, na których nie można oszczędzać, tak? Jak patrzę sytuację, gdzie chłopaki naprawdę z Hiszpanii wracają, no tak myślałem właśnie, że chłopaki naprawdę wracają z Hiszpanii, wiecie, bez hamulcy, albo na łysych oponach, albo druty już wyłażą. To jest dla mnie hardcore trochę, nie? No jakość wideo niestety... to jest tylko kamerka wbudowana w laptopie, więc nie poszaleję. Jest jak jest. No już poszło ciszej, powinno być w miarę okej, okay, mi się wydaje, że powinniście mnie słyszeć w miarę spoko. No ale dobra, no potem była tam... odcinki, które znowu się wydawały troszkę bardziej nudne niektórym, czyli tam uszczeliłem Robala, noc jazdy przed nami i tak dalej. I w sumie tu nie mam nic do powiedzenia, bo to były takie odcinki przeciętne, pokazujące codzienność tej pracy, która po prostu czasami bywa nudna i monotonna i żygać się chce. Gruszki jeszcze nie testowałem, gruszka leży, bo ja ją będę zabierał teraz ze sobą, jak będę... o, tutaj. Jak będę leciał po auto do Bułgarii. Natomiast odcinek, ten płyniemy do Grecji i to całe, no jak przypłynąłem promem, tam kilka osób się zbulwersowało, że powinienem pokazać coś więcej, a nie klepać klawiaturę całą trasę. Tutaj chciałbym się do tego odnieść. To nie jest tak, że wiecie, ja znowu reaguję na jakiś tam hejt, bo to nawet nie był hejt, to była taka krytyka po prostu, może niesłuszna, ale krytyka. Natomiast chciałem powiedzieć tylko jedno, na tym promie naprawdę nic nie było. Tam był gnój straszny. Tam nic nie było na tym promie. To, co wam pokazałem na wideo, to było tak naprawdę wszystko. Tam nic innego nie było na tym promie. To była tragedia. Płynie się 9 godzin. Majtaj puścimy. Płynie się 9 godzin i była... nic tam nie było. I jeszcze, kurna, kierowcy siedzieli i darli mordę całą trasę, nie? Więc... zobaczymy, nie? Jak coś, to tam... Znaczy, to nie jest tak, że ja się przyjmuję hejtem. Ja... do mnie bardziej trafia krytyka, nawet ta niesłuszna i idiotyczna, ale krytyka, bo jak ktoś mi napisze... tutaj przepraszam wszystkich... wszystkie dzieci, które mnie właśnie oglądają, bo nie mam tego jak wycenzurować, ale jak ktoś mi napisze, ty głupi chuju, w ogóle żal mi ciebie i w ogóle zdychaj, to mi się z tego śmiać chce. Naprawdę, mam to w dupie, nie? Ale jak ktoś zaczyna się rozwodzić i krytykować, to zacznijmy od tego, że to nie jest hejt. To jest krytyka. Czy ona jest słuszna, czy niesłuszna, czy idiotyczna, czy nie? Jest to krytyka, więc trzeba jakoś tam ten, nie? Przez Bolesławiec nie jeżdżę, w koło Bolesławca jeżdżę. Odcinek Meteora. No i Meteora to jest właśnie ten odcinek, który... który był piękny, cudowny i w ogóle fantastyczny. I miejsce, które każdemu polecam. Naprawdę, każdemu to miejsce polecam. I w sumie chyba jedyne fajne miejsce w Grecji. Tak jak mi szef powiedział, mówi, wiesz, Damian, jedź tam, bo tam jest naprawdę fajnie, bo w Grecji tak naprawdę nie ma nic wiele ciekawego. Zjechał trochę Europy i akurat no jego zdanie jest takie dość adekwatne do tego, co zobaczyłem. Słuchajcie, bo come for voy. Mówiłem o tym internecie, obejrzyj sobie to wideo i tam masz wszystko. Internet się sprawdza, no 100 zł plus VAT miesięcznie dorzucasz do abonamentu, YouTube działa na minimalnej rozdzielczości, Facebook działa, wszystko działa. Tyle co mogę powiedzieć, no nie ma dużo filozofii. Jadąc dalej, Grecja, czyli Syfkiła i Mogiła. Tak, nadal właśnie, dojechałem właśnie do tego odcinka, Mateusz. Nadal podtrzymuję zdanie, że w Atenach jest syf, jak nie wiem. Ja naprawdę byłem w szoku, jak pierwszy raz pojechałem do Paryża, czy pierwszy raz pojechałem do Włoch. Jaki tam jest burdel, ile tam jest śmieci, w ogóle jaki tam jest syf i tak dalej. I wtedy tak naprawdę przekonałem się, że ta nasza Łódź, na którą wszyscy tak narzekają, jak tu jest strasznie, wcale nie jest taka straszna, bo to jest...
Naprawdę fajne miasto, nie? Porównując do tych zachodnich metropolii. No ale jak pojechałem do Aten, porównałem Ateny znów do Paryża, Włoch i tak dalej. Ja pierdykam. Tam jest normalnie. Wiecie, teraz byłem w Serbii. W Road Dogu 5. Co będzie? Serbia nie należy do Unii Europejskiej, natomiast porównując Serbię do Grecji, to jest dzień do nocy. Naprawdę. A, Linda to się nadaje, nie? Jadąc dalej, wróciłem do cywilizacji. Ktoś tam mówił, że Bułgaria to wcale nie jest taka cudna. Jeździłem słabymi drogami w Bułgarii, bo miałem taką okazję jechać. Natomiast nadal podtrzymuję zdanie, że drogi krajowe w Bułgarii, przede wszystkim stacje benzynowe. W Grecji rozwala mnie to, że stacje benzynowe to jest jakaś mała buda bez kibla. Jest problem, żeby zapłacić za paliwo czasami. A w Bułgarii wygląda to tak jak u nas w Polsce. Jest stacja czynna przeważnie całą dobę, można podjechać, zatankować. Za przeproszeniem się wysrać i nie ma tego problemu, tak? Zajeżdżacie na stację, wiecie, że jest okej. Okay. W Grecji mi tego strasznie brakowało. Ja mogę się z wami napić dzisiaj Oshi. Witaminy, magnez plus B6. Witamina. Nic więcej nie przyjmuję, alkoholu mam dosyć. Jadąc dalej. Pomijając tamte daily vlogi, które się przewijały w międzyczasie. Końcówka Road Dogga 4, który w sumie tam nie miał dużo odcinków, bo to zleciało dość szybko. Miluję Slovensko. I temat właśnie tego, że naprawdę ja Słowację uwielbiam. Słowacja to jest jeden z dwóch krajów w Europie, w którym mógłbym mieszkać. Naprawdę uwielbiam Słowaków, uwielbiam Słowację. I jak kiedyś pojechałem do Czech, to byłem zachwycony, natomiast porównując Czechy do Słowacji, zdecydowanie preferuję Słowację. Chris, a propos Grecji, ktoś ostatnio mi mówił ze znajomych, że na Rodos był. I wiecie, wszystko jest pięknie, dopóki poruszacie się po tych kurortach. Jest tak cudownie ta Grecja wygląda. Ale jak wyjdziecie poza, to jest po prostu taki burdel syf, że to jest nie do opisania. W trale? Chyba nie. Kopia live'a zostanie na YouTubie, jak wszystkie inne, także spoko, nie? Majster, może trochę tak, może tam trochę widać, że to takie, ale na Czechach też jest ten rozrzut straszny społeczeństwa, że są bardzo bogaci i biedni. Nie jest, na pewno nie jest tak jak na Ukrainie na przykład, bo na Ukrainie to w ogóle widać ten kontrast, tak? Ale fajnie, no, mi się na Słowacji podoba. Naprawdę jest spoko. No i odcinek, czy to już koniec, jak już zjechałem i tak dalej. Teraz 152 komentarze, więc ja sobie będę jechał z komentarzami. O pytania. Nie będę wrzucał pytań tutaj, więc będę po prostu je czytał. No i na nie odpowiadał. Zajadę sobie od końca. Tylko muszę przewinąć te pytania, trochę ich tam jest. O, i jedziemy. Tu. Jakieś takie pytania ze znacznikami sobie odpalę. No, nie będzie chyba dużo pytań tutaj, szczerze mówiąc. Ojejku. Naparzanie na ekranie. Jakbyś dostał propozycję na przykład z Coca-Coli albo z Monstera, żeby promować ich artykuły na filmach, tak jak to robią m.in. chłopaki z Abstrahuję, to podjąłbyś się tego? PS, jeśli dostaniesz taką ofertę, to nie skorzystaj, bo żyjesz tylko raz i trzeba mieć. Na temat czerpania z życia pełnymi garściami, na temat reklam. YouTube jest o tyle fajną platformą, że można sobie. Zmienię tylko nutę. Powiedzmy na. Tu. O! To zawsze lubiłem. Volvo Truck, myślę, że jak wyjadę, wiesz? Jakiegoś daily vloga, jakieś Q&A zrobię czy coś. Nie mam weny do montowania road vloga ostatnio. Myślę, że jak wyjadę, to zmontuję coś i stworzę, bo teraz miałem takie 2 dni lenia. Wracając do tego pytania na temat przyjmowania ofert od Coca-Coli czy tak dalej. Jest dużo YouTuberów, którzy.
reklamują, natomiast jest. Wiecie, faktem jest, że ja mam tylko 13 tysięcy subskrybentów. Wyświetleń mam naprawdę niewiele w porównaniu do tych youtuberów bardziej popularnych, już nie mówię topowych, i żadna taka firma się mną nie zainteresuje sama z siebie, a ja samemu też na razie się nie chcę angażować w to w ten sposób, bo nie wiem, czy YouTube to jest to, co chciałbym w życiu robić. No ostatnio przekonałem się, że może niekoniecznie. Ja lubię trochę bardziej ambitne rzeczy i... No i nie, po prostu, no... Na razie nie myślę o tym nawet. Natomiast, wracając jeszcze na chwilę tego, co powiedziałem, YouTube jest na tyle fajną platformą, że my możemy sobie wybierać. Owszem, są tacy, którzy lecą na każdy hajs, ale jeżeli przyszedłby do mnie, nie wiem, przedstawiciel firmy, której ja nie toleruję, uważam za nieuczciwą, albo produkt za dupny, no to nigdy czegoś takiego się nie podejmę. Ja mam nawet tak z pracodawcami. W momencie, kiedy pracuję w jakiejś firmie, to ja się z nią utożsamiam. Zawsze będę robił tak, żeby wizerunek tej firmy bardzo dobrze wyglądał, żeby firma wypadała dobrze i żebym ja jako pracownik tej firmy też pokazywał, że firma naprawdę daje radę. Natomiast w momencie, kiedy ja zaczynam odczuwać, że moja własna marka, mój wizerunek traci na tym, że ja się utożsamiam z jakąś firmą, to po prostu się zwalniam. I tak było w poprzedniej firmie, że po prostu stwierdziłem, że mój wizerunek może na tym stracić, więc ja dziękuję, ja się zwalniam, tak? Odpadam. Znaczy, to nie jest też do końca... to nie jest też do końca tak, że... Znaczy, mogę trochę przyciszyć to w sumie. O, muzyczkę ściszymy troszkę. Będzie dobrze. Snap ogarnięty, już daję radę, wiem, o co chodzi w Snapie. Super apka w ogóle. Naprawdę. Mega apka. Dzisiaj mieliśmy rano bekę z filtrów na Snapchacie razem z ekipą i prawie sikaliśmy ze śmiechu, jak zaczęliśmy się wydurniać. Także no, spoko. Wracając do tych reklam. Wiecie, można... No nie gadajcie, że nadal jest przester. Dobra, zjechałem 6 decybeli, także może będzie okej, okay, nie? Nazwę na Snapa masz w opisie kanału. Adres masz w opisie kanału. Na pytanie, czy robię C+E, macie w opisie... znaczy, w opisie filmu macie to, a na pytanie C+E, czym kręcę, czym montuję, macie w opisie kanału właśnie, także tam sobie zajrzyjcie. I wracając właśnie na chwilę do tego tematu, że pierdziel komercję, to też nie jest tak do końca, bo wiecie, YouTube pożera naprawdę bardzo dużo czasu i jeżeli ja będę chciał to robić dalej w takim tempie, w jakim to robię, to na pewno nie będę tego robił za darmo. Pieniądze, jakie ja mam obecnie z tego, to jest... Ja z tym, o tym zrobię wideo w ogóle jutro, ale na przykład za październik dostałem... za listopad, przepraszam, dostałem 1440 zł. Od tego muszę odpalić 19% podatku dochodowego. Jeszcze ogarnąć sobie księgową, bo która mnie rozliczy, bo Google nie przysyła pitów. Wszystko trzeba samemu ogarniać. A sprzęt kosztuje, program kosztuje, wszystko kosztuje. Tak naprawdę to nie są duże pieniądze. Tym bardziej, że no ja Przemka też z niczym nie zostawiam, zawsze coś tam mu odpalam, więc na waciki, nie? Taka sytuacja. Do Japonii jadę z przyjacielem świętować swoje urodziny i to bardzo prywatny wypad. A czy Krzychu, ty liczysz, że to jest twoja miesięczna wypłata w momencie, kiedy ty masz tam, wiesz, gdybyś miał te 1440, ale tak jak mówię, odlicz od tego 300 zł podatku, zostaje ci 1150 licząc. Przemkowi z tego też coś odpalam. Za program płacę 100 zł miesięcznie, no ale już bez Przemka licząc. To jest 1000 zł. Za cały sprzęt do filmowania i tak dalej wydałem już jakieś 15 tysięcy. Zanim mi się to zwróci, to naprawdę jest... To nie jest jakiś super biznes na początku. Owszem, ci, którzy mają po 100 tysięcy widzów, to już zarabiają fajne pieniądze, nie? Ale... Ale to... No... Nie ma szału na początku, tak? Wiadomo, jak ze wszystkim. Trzeba zainwestować
żeby potem z tego mieć, nie? Z Japonii, tak jak już mówiłem, daily vlogi będą. Na bieżąco. A prawda jest taka, że YouTube pożera w czort czasu, bo dziennie sam montaż to policzcie sobie, to są 2 godziny, nakręcić materiał, odpisać na wiadomości. No, ostatnio w ogóle mam strasznie, nie odpisuję na wiadomości, bo nie mam nawet kiedy. Jarałem się tym Snapchatem, trochę dałem sobie na luz. No i taka sytuacja. Ja mam 14:40 3 stycznia samolot z lotniska do Sofii z Warszawy. No, trochę tak. Lecę do Japonii, żeby się pobawić na urodziny i zwiedzić, nie? Stwierdziliśmy po prostu z przyjacielem, że taki idealny prezent urodzinowy. Tomek, już ci mówię, w skrócie. Laptop, na którym montuję filmy, kosztował mnie 5000 zł. Mikrofon 300 zł. Aparat 3000 zł. Statyw 200 zł. Statyw Manfrotto 400 zł. Drugi aparat, który wrócił z naprawy, kolejne 3000 zł. GoPro 1800 zł. Trzy dyski za jakieś łącznie 600 zł. Dodatkowe uchwyty, statywy, baterie, inne duperele to jest jakieś 500 zł. I możemy tak liczyć i liczyć, nie? Więc myślę, że sporo ponad 10 tysięcy wydałem na sprzęt. A myślę, że około 15 już będzie. Rafał, nie próbowałem Sony Vegasa, bo Sony Vegas nie wspomaga akceleracji graficznej. W tym momencie tylko i wyłącznie Adobe Premiere, ewentualnie Final Cut Pro na Maca, ale nie mam Maca, także... Nie przesiądę się na nic innego, po prostu dla mnie Adobe Premiere daje takie możliwości, że... Nie wiem, czy coś go przebija, nie? W tej cenie. Jedynie program, który przebija Premiera, jeżeli chodzi o korekcję kolorów, to jest... Znaczy... Ja Szafie napisałem, ja mu rzadko komentuję filmy, ja mu napisałem, że... Jakoś nie wiem, nie mam zaufania. Zresztą Casey... Kto oglądał Casey'ego Neistata, to wiedział, że on montował na Macu i na Final Cut Pro. U niego jakość jest kosmicznie zajebista, więc to nie jest kwestia tego, co i jak, tylko po prostu Szafa czegoś nie ogarnia, albo inaczej montuje, bo z Final Cut'a można wyciągnąć bardzo dużo, natomiast jest zbugowany, to nawet Casey mówił, że on jest zbugowany, ale on się nie przesiada, bo nie chce mu się użyć nowego programu, dlatego montuje na Final Cut'cie. After Effects jest programem do robienia efektów specjalnych, a nie do składania filmu. Są dwa programy Adobe, które tak naprawdę... Robić efekty specjalne w Premiere Pro to jest upośledzanie się i składać film w After Effects to też jest upośledzanie się. Gosia, co masz na myśli przez konkurencję? Bo... Znaczy ja nie ma... Ja nie... Nie wiem za bardzo, co masz na myśli przez konkurencję. No ja mam... Uważam, że mam dobry kontakt z Auspicjuszem i mam dobry kontakt z Emilem. W miarę. Bardzo ich lubię, oglądam ich. Emila to oglądam jeszcze od momentu, kiedy zacząłem sam coś tworzyć i jakoś tam ten. Nie jest to bardzo intuicyjny program, natomiast poradniki wideo na YouTube są czymś pięknym. W ogóle nie ogarniam, nie oglądam, nie ogarniam innych kierowców na YouTubie, nie interesuje mnie to. Zresztą mnie nigdy nie jarały filmy kierowców i dziwię się, że mnie ludzie oglądają, naprawdę. Staram się trochę to inaczej. Nowy Vegas już wspiera? No musieli pójść po rozum do głowy, bo Adobe ich strasznie rąbał w dupskę za przeproszeniem. Ja nie wiem, co tam się dzieje, szczerze mówiąc. Naprawdę. Nie interesuje mnie temat dram polskich kierowców. Kiedyś utrzymywałem kontakt troszkę z Tomkiem. Chicago w obiektywie kierowcy ciężarówki. Tam nawet jakieś intro mu złożyłem. Lubię gościa generalnie, jest spoko.
Natomiast nie wdawałem się w te wszystkie dramy YouTube'owe. Mam kontakt z Kubą, kierowcą Tyra obecnie, taki fanpage prowadzi. Z nim mam zarąbisty kontakt, ale on nie robi filmów na YouTubie. I tyle. Firmami transportowymi nie. W ogóle nie, mnie transport w ogóle nie jara. Ja, tak jak mówiłem, ja tu trafiłem całkiem przez przypadek. Ale dobra, jadąc dalej do pytań, bo tutaj to pytanie już myślę wyczerpałem odnośnie reklam. Tu nie będzie dużo pytań, więc myślę, że pojedziemy. Ile przejechałem kilometrów w tym roadlogu? Kamil Zięba. Po jakim, którym kraju jeździ mi się najlepiej? Kilometrów to tam było około 21 tysięcy. A najlepiej mi się chyba jeździ po Szkocji. Teraz tak myślę, że po Szkocji. Szkocja i Austria. Po Austrii też mi się bardzo dobrze rządzi. Rządzi, jeździ. Czytam tutaj komentarze. Dobra. Tu, jedźmy z tymi pytaniami, bo tu jest, nie ma ich dużo, widzę. Prawie w ogóle w sumie. Tutaj Miss Manaya przerzuciła Pawła pytanie. Jak cię zrobili na kasę na granicy z Bośnią? Tam jest tak, że idąc robić odprawę celną, oni mogą ci rzucić dowolną cenę. I mi się wydaje, ona tam się ze mną kłóciła strasznie, natomiast mi się wydaje, że mogłaby to zrobić taniej, a ja za odprawę zapłaciłem chyba 80 euro, z tego co wiem. Chociaż i tak wywaliła mi teczki, itp., itd. i udowodniła, że no taniej się nie da. Ale nie, no miałem jakieś takie wrażenie. Może po prostu było mylne, ale... Ale miałem takie wrażenie, nie? Dla mnie challenge na YouTubie to jest masakra. Tyle w temacie, nie? Tu. Michał Matusiak, witam. Damian, powiedz, jak jest z tą... Muszę ściszyć muzykę. Muszę trochę... No nie, było ok chyba. Tutaj najwyżej. Na trójeczkę. Jak to jest z tą sprawą na przykład? Zdarzyło ci się zaspać i ładunek dotarł z opóźnieniem do klienta? To co mówił szef, nie stwarzał problemów. Jeszcze jedno, jak to jest, jak przekraczasz granicę między państwami UE? To widać to drastycznie na przykład... Czy widać różnicę w zamożności państw? Pozdrawiam, Michał. Widać różnicę w zamożności państw, jeżeli chodzi takie miejsca, jak na przykład, nie wiem... Wjeżdżamy na Węgry z Austrii. Albo już tam potem na Bułgarię, Rumunię, na Słowenię na przykład z Austrii, jak wjeżdżamy, to tam widać różnicę. Natomiast wiecie, Hiszpania, Francja, Niemcy, to jest jeden czort. I ta stara Unia... O tym mówisz? I ta stara Unia, stara, ta najstarsza, tam już granic w ogóle nie ma, tam po prostu się jedzie. Obecnie tam się porozstawiali policjanci z tymczasowymi granicami, no bo tam problem był z terroryzmem, imigrantami i tak dalej. A natomiast, no, takie kraje, jak jedziemy na przykład do Rumunii, Bułgarii, to tam nadal są granice, tak? I tam nadal sprawdzają, tak jak się jedzie do Anglii. Oni nie należą do strefy Schengen w ogóle. Niemcy, Polska? Troszkę widać w samochodach różnice w zamożności. Ale jeżeli chodzi o jakość dróg, nie ma różnicy, naprawdę. Najlepsze prysznice według mnie są w Niemczech. Szczerze. No, płaci się, ale są najlepsze. Znaczy, no... Nie mam w sumie. A propos tego pytania o to, że udało mi się czy zaspać i tak dalej... Raczej nie ma takich sytuacji, że spóźniam się strasznie. Jak się spóźnię to jakieś pół godziny i nikt o to z dupy nie strzela. A zdarzyło mi się to może kilka razy, jak jeżdżę w tej firmie. Ponieważ spedytorzy trzymają rękę na pulsie. Nie wiem, jak oni to robią, ale oni ogarniają to, naprawdę. Jeżeli kierowca tam, powiedzmy, położył się spać i miał spać, nie wiem, 5 godzin, a śpi 8 i czas mu spierdziela, to spedytor już do niego dzwoni i mówi, słuchaj, żebyś zdążył, tak? Więc
nie ma tragedii, naprawdę. Ostatnio też zadzwoniła do mnie spytorka, moja ulubiona, pozdrawiam Batkę. I też mówi, Damian, słuchaj, a było tak, było takiego, no cześć Damian. Ja tak, Bata, skoro do mnie dzwonisz, to chyba jest późno. Ona, no, 9. Na którą miałeś budzik nastawiony? Na 6:30? Ona, no to wstawaj i jedź, żebyś zdążył. Serwer spawn na dowód. W całej Unii Europejskiej poruszasz się na dowód osobisty. Nawet tam, gdzie nie ma strefy Schengen. Spoko, Adam, pozdro. Dobra, jadąc dalej z pytaniami. Cóż... Jacek Przypadek, masz jakąś ulubioną kanapkę w McDonaldzie, która tobie najbardziej smakuje? Na zachodzie raczej nie. W Polsce moją ulubioną kanapką to jest kanapka Drwala. Kanapka Drwala po prostu wymięka. Wymięka. Wymiata. Nie wymięka. Wymiękam to ja. Zaraz będę wam odpowiadał na pytania. Skończę tylko sobie tutaj już przeglądać te pytania, żeby wam odpowiedzieć dokładnie co i jak. Jasko, cześć Damian, wozisz tylko ładunki, które wymagają odpowiedniej temperatury, czy czasem również takie zwykłe? Pozdrawiam. Zdarzają się również takie zwykłe. Jak jechałem na plan filmowy do Berlina, wiozłem bez temperatury. Z Polski czasami wywożę bez temperatury. No, jeżeli to są, ale wiecie, ładunki takie, które wymagają być zamknięte w kontenerze, a nie w plandece, to, no, to nikt na plandekę tego nie może wziąć, no to my to sami bierzemy, tak? Ale rzadko. Naprawdę rzadko. Aczkolwiek zdarza się. I Mateusz El Polako, to chyba będzie ostatnie pytanie. Chociaż nie. Masz do wyboru dwie tabletki. Czerwona 2 miliony, niebieska cofnąć się w czasie. Co wybierasz? To jest proste pytanie i tutaj podchwytliwe trochę, bo może wyjść na to, że jestem materialistą. Natomiast jestem strasznym przeciwnikiem cofania się w czasie i takiego... nie chciałbym nigdy mieć możliwości naprawiania swoich błędów, bo te moje błędy doprowadziły mnie tu, gdzie jestem. Więc nie dlatego, że to jest kasa, wybrałbym kasę, tylko dlatego, że nie wybrałbym tej drugiej opcji. Chociaż tak naprawdę kasa też bywa krzywdząca, bo wiecie, wszyscy ci, którzy wygrali Toto Lotka, tak naprawdę mało który z nich się dorobił. Często gęsto są większymi dziadami niż byli przed wygraną w Toto Lotka, więc te pieniądze nie zawsze są dobre. Kaka widzę. Damian, co jeśli nie wyjdzie ci to, co zamierzasz robić po busach? Zwyczajnie nie pyknie. To co wtedy? Masz jakiś plan awaryjny? Oczywiście ci tego nie życzę, trzymam kciuki i pozdrawiam. Nie mam planu awaryjnego, ponieważ... ja wychodzę z takiego... To mnie nauczyła mnie moja przyjaciółka, która jest po psychologii i faktycznie to działa. Kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, ja sobie tłumaczyłem, że na przykład... najprawdopodobniej będę robił to, i pewnie mi to wyjdzie. I zakładanie, że najprawdopodobniej i że pewnie, to nie jest tak, że zakładasz, że najprawdopodobniej to będzie, tylko gdzieś z tyłu w głowy dopuszczasz myśl, że ci to nie wyjdzie. A dopuszczanie myśli, że ci to nie wyjdzie, nie jest dobre. Trzeba być święcie przekonanym, że to w życiu będziesz robić, że do tego dojdziesz i do tego dążysz i tak naprawdę tak się osiąga sukcesy, nie? Ani ŁKS, ani Widzew. Nie nienawidzę w ogóle tej kłótni pomiędzy klubami piłkarskimi. Piłkę nożną mam w dupie. I moją pasją jest hokej. I Pittsburgh Penguins. Codziennie śledzę wyniki meczy i kiedyś mecze oglądałem, ale teraz nie mam za bardzo jak. A szkoda mi płacić 20 dolców miesięcznie za to, żeby obejrzeć mecz raz na miesiąc. PK Chris. Damian, ile najdłużej stałeś czekając na telefon od spedycji? Najfajniejszy przestany weekend. Najfajniejszy przestany weekend to był weekend, w którym... zmontowałem jeden z pierwszych odcinków, Zima we Francji. Poznałem dwóch kolegów, z którymi mam do tej pory kontakt. I co ciekawe, ja no, to nie był przestany weekend, tylko jak gdzieś jechałem, ale miałem bardzo mało kilometrów i stanąłem sobie po drodze po prostu. Tak to funkcjonowało. A najdłużej przestałem 5 dni, czekając na jakiś odzew. Hokej na trawie nie ma tego klimatu. Niestety.
Brakuje tego klimatu, nie? Tutru, jadąc dalej, co my tu mamy jeszcze dzisiaj? Zapytania. Cebul 94. Cześć, mam pytanko o twoją dniówkę. Nie o stawkę, tylko o definicję dniówki. Dla wielu dniówka to jest określona ilość godzin w ciągu doby i koniec roboty. A jak to wygląda? Jak jeździ dzień i noc? Wtedy za jedną dobę dostajesz półtorej czy dwie dniówki. Jak twoja firma to rozlicza? Nasza firma rozlicza to tak, że my mamy podstawę, dietę i tyle. I dodatek ewentualnie jakiś tam ryczałtowy za spanie w kabinie i jazdę po nocach. Tak długo jak ja uważam, że to są dobre pieniądze za to, co ja robię, ile godzin poświęcam pracy, tak długo będę tu pracował. Maksymalnie jeszcze rok. Bo na przyszłe święta planuję zmienić, że tak powiem, moje życie, wywrócić do góry nogami. Także no... stania w korku? Na granicy chyba stałem, ukraińskiej chyba 6 godzin wtedy, to było tyle. Jadąc dalej, co my tu jeszcze mamy? Ostatnie pytanie. Mateusz Polako, jeszcze raz. Odnośnie tych ostatnich zajść w Berlinie z udziałem polskiej ciężarówki, jak się do tego odnosisz i czy się nie boisz? Historia Łukasza to jest temat na osobny film i na pewno się wypowiem w osobnym filmie może. Może jutro nawet to nagram. Natomiast smutne i bardzo smutne jest to, że musiała wydarzyć się taka tragedia, żeby przeciętny człowiek zwrócił uwagę na to, że praca czy to kierowcy ciężarówki, czy kierowcy busa, czy ogólnie kierowcy na zagranicy wcale nie jest taka łatwa, piękna i bezpieczna. I naprawdę, wszyscy na przykład mnie straszyli, że a, bo w Rosji to ci utną łeb, że Rumunia, Bułgaria ci obrabują, pobiją, nie wiem co jeszcze. A prawda jest taka, że szybciej krzywdę nam się stanie w Anglii, we Francji czy w Niemczech, w tych cywilizowanych krajach, nie? Aniżeli w tych właśnie dzikich teorii krajach, nie? Także nie chcę teraz tego tematu na live poruszać, bo nie ma sensu moim zdaniem, to rozkminie się. Na pewno może, no, coś w tym stylu. Nie mam baseballa w Mercedesie, w ogóle problem jest taki, że nie można mieć żadnej broni białej, nawet noża dłuższego do krojenia chleba. Musi być tam chyba maksymalnie 15 cm. Natomiast chłopaki sprzedali mi taki patent, na Rumunii kupili tuczki do kartofli. Takie fe tuczki, nie? Nawet kamera tego nie obejmie, nie? Ze 40 cm, z takim dużym łbem. No i jak policjant się czepia, to on mówi, że on tym kartofle ubija i mówi, że zazwyczaj przechodzi. Nie biłem się z nikim w trasie, no ja się ogólnie brzydzę przemocą. Nie powiem, że się bić nie potrafię, bo coś tam potrafię. Natomiast nie lubię przemocy. Uważam, że przemoc taka już bardzo agresywna rodzi przemoc i no, bycie dorosłym polega na tym, żeby odpuścić i dać głupiemu odreagować, niech sobie tam pokrzyczy, pomacha łapą i tyle, nie? Ale dobra, no, skończyłem gadanie na temat Robloga 4, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko i wyłącznie pytaniami, to możemy sobie pogadać teraz na temat, co tam chcecie ode mnie. W sumie w godzinę się wyrobiłem, niezły czas. Z pół godziny mogę jeszcze, może z godzinę z wami posiedzieć. Potem sobie w LoL'a chciałbym zagrać. Tomek, nową firmę znalazłem z polecenia kolegi. Po prostu zacząłem rozpytywać wśród znajomych taką firmę godną polecenia. I... no i trafiłem do SL-a. Pojechałem, porozmawiałem z szefem, wydał mi się człowiekiem takim surowym dość, ale ja lubię ludzi, którzy twardo mają firmy twardą ręką, bo zazwyczaj te firmy dobrze prosperują i dobrze funkcjonują. I nie pomyliłem się. Wiesz co, nie, na live chyba nie będę grał, szczerze mówiąc. Prawda jest taka, że praca kierowcy od bardzo dawna jest niebezpieczna. Niko, słuchaj, prawda jest taka, że w Niemczech też ginęli kierowcy niestety atakowani przez imigrantów jeszcze w tamtym roku, tylko o tym się po prostu głośno nie mówiło.
była sytuacja, która została po prostu przemilczana i nikt o tym głośno nie mówił. Rodzina może po prostu też nie chciała. Mojej mamy koleżanka ze wsi obok miała męża, który pracował jako kierowca ciężarówki, został napadnięty w Niemczech, dźgnięty nożem i imigranci, żeby nie było, żeby tam go zaatakowali czy coś, żeby ciała nie znaleźli za szybko, to wtargali go pod ciężarówkę, zostawili go pod naczepą i chłopak by żył, gdyby nie to, że policja znalazła jego ciało, on już się prawie wykrwawił. Tam policja czy ktoś tam znalazł, on już się prawie wykrwawił pod tą naczepą, tak? Obrabowali mu ciągnik i super. Nie? Takich sytuacji na pewno było wiele. No to jest akurat sytuacja, dlatego ja o niej wiem, bo to była sytuacja męża babki ze wsi obok, nie? Więc to nie jest, kurde, też tak, że Łukasz był pierwszą ofiarą, tylko że no, był pierwszą ofiarą, dlatego był taki szum, bo tam był zamach, tak? Tam zginęli jeszcze inni ludzie, niestety. Nie wolno przewozić w czasie kurnika, bo w momencie hamowania to kurnik spada na dół. On się trzyma na czterech śrubach, szóstkach czy ósemkach i kleju, więc... Zresztą to nie był... Gabrysia, to nie był wspomniany zapał, tylko po prostu... Wszystko, u mnie wszystko idzie dobrze, dopóki jest systematyczność. I dopóki biegałem, było ok. Jak zachorowałem i musiałem przerwać bieganie, to potem było ciężko wrócić. Niestety. No, Stodolak chyba tak, już cisza tam była. Big Daddy, wiesz co, nie wiem, czy był język angielski. Ja po prostu znam, więc nawet nie pytałem, czy to jest obowiązek. Po prostu powiedziałem, co potrafię i tak dalej i tyle, nie? Jeździłem, ale to na testach teraz w Warszawie jeździłem, muszę ten materiał w ogóle ogarnąć. Jesus, nie wiem kiedy. Jeździłem z Pojtrakiem, sprinterem. Całkiem fajna zabawka. No dobra, skoro tak. Jednego mniej. Roadloga 6 nie będzie. Będzie piątka tylko i wyłącznie. I na 2017 rok szykuję tak troszkę małą rewolucję na kanale. Trochę pozmieniamy. Wiecie co? Mi się wydaje, że to jest... To z tym blokowaniem kierowców... To też nie jest... Nie powiedziałbym, że to jest do końca fakt. W Niemczech to tak działa, ponieważ każdy kraj jakby ma taką... Wiem, jak to nazwać. Niemcy się wnerwiają, że Polacy im psują rynek. I starają się Niemców lepiej traktować niż innych. To nie jest kwestia, że tylko Polaków, ale innych tak samo. Starają się jakoś tam traktować trochę gorzej, bo mają pretensje, że... Wiecie, przyjeżdżają Polaki, jeżdżą za pół ceny i psują im rynek transportowy. I mają trochę racji, bo o ile są przewoźnicy normalni, którzy jeżdżą za normalne pieniądze, to są też przewoźnicy tacy, którzy jeżdżą za pół darmo. To tak jak jest z pracownikami. Wiecie, Polacy się teraz strasznie wnerwiają, że przyjeżdżają do nas Ukraińcy pracować za pół darmo. Ale co Polacy zrobili kilka lat temu, nie? Pojechali do Francji, Anglii, Niemiec, też robili za mniej. I wszyscy się wnerwiali, a my mieliśmy pretensje, że oni się na nas denerwują. I dlaczego, skoro my mieliśmy kiedyś pretensje o to, że Zachód się na nas nerwia, że rynek im psujemy, teraz ktokolwiek w ogóle szczeka, że Ukraińcy przyjeżdżają do nas pracować. No przecież tak działa wolny rynek. Jeżeli ludzie powyjeżdżali z Polski, a pracodawca nie jest w stanie więcej zapłacić często gęsto, bo kiedy jest, to jest, ale często gęsto nie jest, no to przyjeżdża ktoś, kto jest w stanie za te pieniądze pracować, tak? Wiesz co, Bartosz, mówiłem trochę na temat tego na ostatnim live'ie, to tak mniej więcej. Dlaczego nie mam tabliczek? Po pierwsze dlatego, że auta nie mamy stałe, czyli przeskakujemy z aut, a po drugie, że nigdy mnie to nie jarało, naprawdę. Takie tabliczki imienne czy coś. Ja podchodziłem do auta w pracy zawsze bardzo pragmatycznie. Auto miało jeździć, ja miałem wykonywać swoje obowiązki, to było wszystko. Które pytanie, Łukasz, bo...
przewijacie się tutaj trochę, ja tak się rozgaduję. Nie handluję papierosami, Arti. Nie chce mi się to. To nie są w ogóle pieniądze warte zachodu dla mnie w tym momencie. Najdłuższa trasa 7,5 tygodnia. 2 lata temu. Wyjechałem po wszystkich świętach, wróciłem w święta. Marcin, to już mówiłem, że nagram o tym film jutro albo jutro pewnie, bo dzisiaj już nie dam rady i wam udostępnię. W styczniu ogólnie nie mam zamiaru nagrywać nic. Odstawiam to i odpuszczam tam, ewentualnie coś tam tylko podogrywam, bo raz, że trochę muszę odpocząć. Materiał mam, bo mam Roadloga 5, potem będzie Japonia, potem jeszcze parę innych rzeczy, więc materiał mam, a chciałbym z tego materiału zejść i dojść do takiego momentu, gdzie faktycznie będę miał te 2 tygodnie opóźnienia i po 2 tygodniach będziecie mieli już filmy, nie? A nie po 2 miesiącach. Nie mamy kabin dwuosobowych, mamy same kurniki. Wiesz co, Bugs, no wszystko istnieje, jazda 24/7 też, ale to już jest patologia, nie? Także no... O co chodzi z tą wersalką? Słuchajcie... O co kaman z tą wersalką? Ja wam powiem tak. Wysypiałem się, z siostrą dawałem radę jakoś. Nawet ona spała pod kocem, ja pod swoją kołdrą. Jest w ciul ciasno, ale da radę się wyspać. Jak nie trzepiesz się bardzo w łóżku, to da radę. Coś z tego... A, nie ma limitu w busie. Zdarzyło mi się nawet jechać raz 150 tym sprinterem. No, po prostu dostaliśmy cynę, że... No, chłopaki na magazynie chcą iść do domu, a my musimy zdążyć to rozładować, bo był załadunek, no i trzeba było gnać. Także 150 też jechałem. Tylko, że u nas na firmie jest tak, że my jeździmy powoli, oszczędzamy paliwo, po to, że w razie czego nie ma tego, że jest problem, pedał w podłogę i ciśniemy. I to mi się bardzo podoba, to jest takie rozsądne podejście do sytuacji. Szczerze mówiąc, niby miało się coś zmienić po nowym roku, potem, że od czerwca i myślę, że zdążę skończyć pracę i nie ten. A czy teraz kręciłem jeszcze, cały czas kręciłem do świąt i to będzie Roadlog 5 i Roadlog 5,5, bo tam miałem 5 dni przerwy przecież. Natomiast Roadloga 6 nie ten, nie? Nie będzie, bo będzie Roadlog 2017 i cały rok polecę po prostu ciągiem. Tylko zacznę dopiero po powrocie od Japonii, bo cały sezon 2017 chciałbym zacząć od Japonii. Czyli pierwsze odcinki z nowego roku to będzie Japonia. Roadlog 5 zakończy się powiedzmy 20 stycznia. Wyjadę, to najwyżej będą takie odcinki dłuższe, że będę to męczył tam po 30 minut. No i cały 2K17 będzie... ciągiem, nie? Wypadek jako taki nie miałem. Szczerze mówiąc. No miałem jakieś tam stuczki czy coś, nie? Ale... Nie, Adam, my tam do Japonii na spontanie z przyjacielem lecimy. Jedynie to musimy sobie jakieś Airbnb ogarnąć. A co do wersalki, nasza firma nie wozi takich rzeczy, bo wozimy takie rzeczy, które wymagają sterylności na pace i raczej takich rzeczy nie wozimy. W Świdnicy? W Świdnicy? No pewnie. Jeden z moich dobrych kolegów jest ze Świdnicy. A tam nawet kilka razy byłem. Ania, tak. Były nawet 2 mandaty. Jeden za 160 euro, drugi za 125 lei, czyli 125 zł. Ale tak naprawdę 250 zł, bo pierwsze 2 dni miałem na zapłacenie, a na granicy nie chcieli wziąć hajsu, bo nie mi zamknięte mieli, także...
Oj, rany, rany. Zagadowałem się, no. Nie, źle mi się wydaje. No, to jest kwestia tego jeszcze, wiecie, czy jakiś język potraficie, czy nie. A tak naprawdę na moich filmach widać często gęsto, że to jest język migowy. Bo nie da się inaczej. To, że ja znam angielski, nie znaczy, że wszyscy znają angielski, bo wbrew pozorom na zachodzie z tym angielskim naprawdę jest kiepsko. Szybciej się chyba w Bułgarii i Rumunii po angielsku dogadacie niż na zachodzie. To jest fenomen, nie? No nie no, za odpowiednią kwotę to pewnie nie. Wszystko jest kwestia pieniędzy, zawsze auto można potem umyć. Big Daddy, kiedyś mówiłem o jakimś filmie. Nie ma takiej możliwości, żebyś wiózł towar w kabinie. Każdy towar, który wjedziesz zarobkowo na autach dostawczych, musi jechać w przestrzeni ładunkowej. Bo jeżeli wjedziesz na przykład głupią kopertę w kabinie, to jest za to mandat i to bardzo srogi. O, tutaj widzę, że pozdrowienia z Edynburga. Ja jak najbardziej pozdrawiam, bo to piękne miasto jest. Zakochałem się, urzekło mnie. Ulubione danie, które sam przygotowuję w trasie? Ciężko tak. Mam kilka. Ale ogólnie jakieś tam dania z kurczakiem, ewentualnie z łososiem na surowo, z ryżem, makaronem, warzywami. Jakieś chińskie, albo coś w tym stylu. Wiesz co, z tą zabudową w środku to zależy, co się wozi. Jeżeli wozi się, wiozło się coś takiego, co wymaga umycia zabudowy, to się myje. Minimum jest raz w miesiącu myta zabudowa. To jest absolutne minimum. Natomiast często, no rzadko kiedy się zdarza, że jest raz w miesiącu, bo przeważnie zawsze się zdarzy coś, co wymaga potem umycia, bo wioząc niektóre ładunki, to on musi być po prostu czysto, nie? I myje się to częściej. Co po busach? No po busach to już mówiłem. Domyślam się, ci co oglądali moje odcinki, daily i tak dalej. W Japonii to będę w ogóle, to będzie uczta smakowa. Ramen na pewno jest zupełnie inny, bo gadałem ostatnio nawet z Kasprem, chłopak za to sushi, bo tak byłem u nich wczoraj. Gadałem, bo Kasper teraz też był w Japonii na zawodach sushi i tak mi właśnie opowiadał, że co warto, gdzie warto i tak dalej, bo był już drugi raz. Trochę informacji mi sprzedał. Nawet chyba u Gonciarza we vlogu był. No i jedzenia będzie dużo. Będzie mega dużo jedzenia na vlogach z Japonii, także przygotujcie się na to, że będziecie głodni, jak będziecie to oglądali. Wiesz co, Tomek, muszę sobie zacząć to zapisywać, ale to nie jest kwestia tego, że ja nie pamiętam. Oj, JDM-u będzie. Instagram zostanie zasypany. Nie, z Gonciarzem się nie będę kontaktował, szczerze mówiąc. I wracając, to nie jest tak, że ja nie pamiętam, tylko po prostu czasami mi czasu brakuje i muszę uporządkować to wszystko, bo za dużo rzeczy biorę sobie na łeb. Do mojej firmy często gęsto coś tam potrzebują, no bo to wiecie, czasem się coś, jakiś bus przyjdzie, czasem ktoś się zwolni. Raczej się nie rozstanę z YouTube'em, chyba że zrobi się gnój tutaj na tym kanale, w co wątpię, bo na razie jestem naprawdę pozytywnie nastawiony reakcjami ludzi i w ogóle podejściem do tego kanału i mam nadzieję, że moja twórczość i to, co będę robił, nie zmieni waszego podejścia, także no. Właśnie, tego OC, bo zadzwoniła do mnie ostatnio ubezpieczycielka, powiedziała, że mi się kończy OC. Ostatni dzień. Znaczy są myjnie do tego Miss Manaya. Jeżeli na zachodzie, no bo u siebie, no to mamy preparaty i tak dalej, to u nas myją chłopaki, nie? Znaczy R34 w kombi to tak naprawdę nie jest Skyline, tylko to jest Nissan Stagia z wrzuconym frontem od R34, nie? Bo Stagia wyglądała zupełnie inaczej, ale nam po prostu front od R34 pasuje plug and play. Wymujesz i wkładasz, nie? Dawid, już mówiłem, że da radę. Nie ma ten, ale najdłuższy strzał weselu bez spania
Już nie ma takiego strzału bez spania. Zawsze te 3-4 godziny spałem. Nie ma, naprawdę nie ma. Bez weselu, bez spania nie zrobiłem więcej jak 1500 km. Po półtora, ja w ogóle teraz nie wiem, czuję się jakbym się zestarzał, bo 1500 km się muszę na 3 godziny walnąć. Nie miałem ani razu tak, żebym czasnął 2000 na przykład. W razie awarii samochodu, to zależy jaka to jest awaria. Jeżeli to jest poważna awaria, to zostaje tylko asystans, nie? Ale no. Nie. Żadnej firmy transportowej. Dla mnie w ogóle branża transportowa to jest patologia. Nie chcę się w to mieszać. Mam dosyć i starczy. Daniel, nie wiem, czy się burzy, bo ja z nimi kontaktu nie mam. Natomiast, dlaczego miałby się burzyć? Ja nie zmyślałem tam nic u siódmej, jak było. Pokazywałem, jak było, po prostu. Mówiłem otwarcie, jak jest. Pokazywałem, jak było. Pokazywałem, że ganiali. Że. W weselu też się wbrew pozorom robię więcej kilometrów niż u siódmej. Natomiast praca jest inaczej rozłożona i naprawdę lepiej mi się pracuje. Nigdy nie paliłem papierosów i nie będę palił. Z hotelem jest tak, że asystent zapewnia hotel na 3 dni. Jeżeli auto jest duże i musi być w serwisie, to trzeba kombinować. Albo zostawia się kierowcę i płaci się za hotel, albo kierowca ma zagwarantowany powrót samolotem do Polski też z asystent, nie? Wiesz co z tymi kanałami? Seiko 09. No nie ma tacho i nie będzie tacho. Nie wprowadzam tacho na ten. Na busy. To jest po prostu. To się nawet Niemcom nie kalkuluje tak naprawdę, nie? Kto będzie im woził te wszystkie graty po samochodówkach? No oni pierdzielą swoje, ale wiecie co. To jest takie gadanie na pokaz, a interes musi się kręcić. Przecież ostatnio wyszła nawet afera, że Komisja Europejska wiedziała o aferze z dieslami w Volkswagenie i w ogóle przemilczeli to, tak? A, właśnie, OC, bo zapomniałem. No, na części mogę sprzedać za jakieś tam grosze tego Soyo, chociaż on się nie będzie nadawał do niczego raczej. Ja go zajeździłem już totalnie w tym momencie. Pierwsze auto, które w ogóle nie dbam. Wracając do tego OC. Zadzwoniła do mnie i okazało się, że. Wiecie, ja za tego Soyola płacę grosze. Bo płaciłem. Kurde, teraz. Moment. Muszę to zaraz potwierdzić. Dokładnie, żeby was nie skłamać. Dobra, jestem. TDI to też się dawno skończyły. Dobra. Urazki, nie wylatujcie. Moje ubezpieczenia. Kurna, klei się to do tego, ja pierdykam. To jest stare czy nowe? To jest nowe. To jest stare. I za stare płaciłem 217 zł za cały rok. A obecnie zapłaciłem za cały rok 318. Nie, przepraszam, bo tu jest jeszcze więcej, bo tam było 307. A bo to jest OC tylko, no. Tam jeszcze jakieś inne duperele były. Ale samo OC, no to macie 100 zł, 50% drożej, nie? To są grosze. To są naprawdę grosze, nie? Bo 300 zł to co to jest? Ale 50% to jest przegięcie pały, moim zdaniem, nie? To jak ktoś płacił 600 zł, to teraz płaci 900. Ktoś płacił 1000, to płaci półtora. Tu jak się w ogóle.
rozgorzała dyskusja. No właśnie, plan utworzenia mapy we Francji to też będzie plan na 2017 rok, bo w ogóle planuję otworzyć stronę internetową i tam będziemy robić takie rzeczy. Dawid, odpowiadam ci trzeci raz już na to pytanie i słuchaj, jak odpowiadam, że z siostrą spałem w kurniku i się wysypialiśmy w dwie osoby. No. Czwarty raz nie będę odpowiadał. I było tutaj jakieś pytanie i teraz kurde ten. Samochód jeszcze nie wiem, to już też mówiłem na wielu live'ach, że nie wiem. Wyjdzie, co ma być, to będzie. Wiesz co, Tomek, to nie jest tak, że mam strach zatrzymywać się, bo różne rzeczy się zdarzały. Wiesz, ryzyko jest, nie? U nas w firmie nawet była sytuacja kilka lat temu, że w Birmingham, w biały dzień, pod Birmingham, przepraszam, w biały dzień kierowcę wysadzili z busa, no. Podszedł gościu, bo myślał, że już jest załadowany, jakaś tam elektronikę czy coś miał ładować. Podszedł gościu, otworzył drzwi, przyłożył spluwę do głowy, wysadził go z auta tak jak stał, siedział w spodenkach i pojechał sobie, nie? Więc... Do zamachu w Berlinie nie chcę się odnosić na live, bo mówię, ja już mówiłem wcześniej, że to jest tragedia, która zwróciła uwagę wreszcie ludzi na to, jak ta praca wygląda, nie? No nie jest tak, że do końca roku, ja po prostu rzucę pracę na koniec roku. To jest ostatni rok, który będę jeździł, rzucam tą pracę i biorę się za swoje. Proste, nie? A co do, bo było pytanie, tam ktoś pytał o Hotsa, że Heroes of the Storm, czy grałem. Grałem, ale nie podeszło mi. Vector, Queen to jest dla mnie adekery i będzie adekery, aczkolwiek chyba dostała w dupę w tym sezonie, bo lepsze staty kręciłem w poprzednim. Rzadko kiedy miałem więcej deadów jak killi, a obecnie to jest lama na całego, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że inni zostali zbuffowani, czy ona dostała nerfa, nie? No zobaczycie, Łukasz, co to będzie moja praca. Własny biznes chciałbym jakiś rozkręcić, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy to będzie w Polsce, nie wiem, czy to będzie za granicą, nie wiem, czy to będzie w Anglii, Szkocji, Japonii, Słowacji, nie wiem. Nie gram. Dla mnie to jest w ogóle upośledzanie się, żeby całe dnie jeździć za kółkiem i jeszcze potem grać w ETS-a, naprawdę. Serio. No Marcin, tylko jest różnica taka, że te alfy jakoś takie awaryjne są, a Hondy nie. WOTA? W sensie? World of Tanks pewnie? Nie, nie, nie. Z gier to tylko LOL, naprawdę. Ale powiem wam, że ten Snapchat to jest zarąbista opcja, naprawdę. Ja jestem podjarany Snapchatem. W życiu bym nie pomyślał, że Snapchat taki fajny. Może co tu zaszło w ogóle na tym telefonie? No to, jeszcze chcę... Chcę, że tak powiem, zgłębić temat pracy na busie, trasy, życia w kierowcy i takie, wiecie, tego porównania, tego życia prywatnego, jak to wygląda i tak dalej. Ślub snapa z live'a. Krysia, ja dostaję, w ogóle to jest temat, który zaczyna mnie powoli męczyć, bo rzuciłem temat na Facebooka kiedyś,
że no jest taki kanał, że jak ktoś ma ochotę, może go zgłosić. Skopiował moje filmy, no i spoko. W ogóle na YouTubie zrobił się gnój z botami, zauważyłem. To nie jest kwestia tylko u mnie na kanale. Ja takich użytkowników od razu ukrywam i banuję, ale jest dużo takich botów komentujących, że coś tam, nie? I na innych kanałach też to zauważyłem. U Szafy, u Gonciarza, taki gościu jest z Japonii, który właśnie taką alfą robi zdjęcia i kręci Technology Mafia, i u niego tak samo, nie? No i z botami się nie wygra. Ja po prostu uważam, że skoro kopiuję wszystko, włącznie z opisami filmów, w których są linki do mojego Instagrama, do mojego Facebooka, po prostu robi mi reklamę i niech tak zostanie. YouTube nie chce nic z tym zrobić, ma to w dupie totalnie. Złożona została skarga z redakcji, więc nie mam zamiaru się o to wnerwiać. Nie możesz pokonać wroga, to wykorzystaj go dla swoich celów, nie? Tak chyba ten. Poradniki wideo, ktoś tam niby jeździł Niemca, ale ja mam do tego bardzo duży dystans, bo to wiesz, to tak jak jest z kierowcami, którzy się chwalą na parkingach, ile oni zarabiają. Ja nie chcę o tym głośno mówić, bo po co? Jak ja powiem kierowcy innemu, ile zarabiam, to połowa mi nie uwierzy, połowa mnie wyśmieje, stwierdzi, że brednie walę, więc ich problem. I też mam bardzo duży dystans do tego, co ludzie mówią, nie? Oj, pozdrawiam Zakopane. Uwielbiam polskie góry. Naprawdę. Jeżeli chodzi o pytanie, to umowa o pracę. Na działalności, szczerze mówiąc, na działalności bałbym się pracować w tym momencie. Bo jakoś tak, nie wiem, biorąc pod uwagę te wszystkie przepisy unijne, niemieckie, odnośnie minimalnej pensji, francuskie, to, że trzeba się zgłaszać, ogarniać i tak dalej. Nie wiem, jak to wygląda technicznie. I nie chce mi się nawet orientować, jak to wygląda technicznie, więc wolę po prostu na umowie o pracę. No, do ósemki z przodu to mi jeszcze trochę brakuje, no może kiedyś. Do nawigacji samochodowej? Jesus, wy byście tam, kurczę, zgupieli, nie? No, to jest najlepsze. Ja nie lubię w ogóle takich sytuacji, nigdy się o nic nie prosiłem. Sam siebie pomagam, na przykład jak wiem, że zjeżdżam z trasy, to tam wiesz, chłopak wiem, że zostaje, to tam jakiś makaron czy coś, bo no, nie chcę mi się czasami tego targać do domu. Ale sam się staram nie prosić, bo uważam, że no, fakt, ja wydaję wciul kasy, nie? Na takie pierdoły. No ale no, uważam, że zarabiam, to stać mnie na to, nie? Nie będę chwalił się, że zarabiam, wolę po prostu swoje tam gdzieś tam kupić i tyle. No, do tego celu to jeszcze mi sporo brakuje, Rafał, ale spoko, pyk. Sylwestra byłem u przyjaciół. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, w Karlsruhe moja przyjaciółka mieszka z chłopakiem, no i zjechali do Polski akurat i tam się z nimi bawiłem. Znaczy, Mateo, jeżeli widziałeś, wiesz, z humorem, to pytanie, co dla kogo jest humor, nie? Bo dla jednych humor jest taki, dla innych taki. Teraz pozwólcie, że przerzucę się trochę na inną muzę. Skoro był Jeff, to teraz Ctrl A. Otwórz. I możemy pojechać z Clear Blue Skies, Cool Blue Light. O, uwielbiam tą nutę. Lubię trance, bardzo lubię trance. Ja w ogóle lubię każdą muzykę oprócz Disco Polo. Disco Polo nie trawię. 100 tysięcy subów na pewno w 2017 nie uzyskam. Natomiast myślę, że realnym celem to jest takie 30 tysięcy subów. Jeżeli mocno spiąłbym dupę i naprawdę pracowałbym na to, na takim celem fajnie gdyby to by było 50 tysięcy, ale nie wiem, czy mi się uda. Zależy, jak dużo, że tak powiem, moich takich celów YouTube'owych, które mam gdzieś tam do realizacji fajnych projektów dla was, uda mi się zrealizować, nie? Ja winko zawsze.
A tam wiesz co, próbowałem zrobić coś takiego w Rondlogu 5, ale mi nie wyszło strasznie. No, 30 tysięcy moim zdaniem jest realnie, no. Jeżeli zepnę dupę oczywiście, bo jak zacznę się opierdzielać, no to raczej nie będzie szału. Rafał, sprawdź opis live'a albo opis filmu. Tylko, że no, musiałbyś to dobrze zapakować, żeby to, wiesz... Widzieliście te filmiki, jak paczki wśród kurierów krążą, nie? Znaczy, nie wiem, o co ci chodzi teraz z tym gąciarzem poradniki wideo, bo... Ja bym chciał odciąć się w ogóle od takiego porównywania mnie do... Nie, ja kurierów szanuję, ale wiem, jakie są realia też, tak? Jak kurierzy niektórzy się zachowują. Ja bym chciał się odciąć od tego porównywania do gąciarza, do szafy i tak dalej. No i sobie robią swoje. Szafa na początku bardzo kopiował Casey'ego. Naprawdę bardzo, to było widać. Nawet, wiecie, tak naprawdę to nie jest tak, że ja ściągnąłem muzę od szafy. Bo ja Jeffa mam od Casey'ego. Szafa też ma Jeffa od Casey'ego. I wiecie, to jego takie gadanie tam, że on znalazł muzykę, która mu bardzo odpowiada, to jest tak naprawdę, usłyszał ją u Casey'ego, sprawdził, spodobało mu się i wziął ją dla siebie, nie? Ja miałem bardzo duży opór, ale stwierdziłem, że... Podejrzewam, że on miał podobną myśl, tak? Że... Fajna muzyka się przyda, a nie ma jej zbyt wiele. Więc nie da się uniknąć tego, że od kogoś tam nie skopiujemy. I ostatnio słyszałem, że ktoś tam Pantura używa w Polsce, nie? Co uważam za troszkę, za przeproszeniem, skurwysyństwo, jeżeli ktoś używa Pantura na przykład i nie wrzuca linka nawet w opisie, że użył Pantura. Gdzie ci twórcy robią muzykę za darmo, ale chcieliby też coś, nie? A wiesz co, bo ja teraz szafę przestałem oglądać. Ja się do tego przyznaję, ponieważ problem jest taki, że jak oglądasz jakiegoś youtubera, podłapujesz pewne jego teksty, zachowania podświadomie. I nie chcę, unikam w ogóle oglądania takich. To muszę obczaić. Nie, ja w ogóle z gąciarzem, szczerze mówiąc, do Krzyśka mam ostatnio bardzo mieszane uczucia. Po pierwsze, bardzo mu siadły te vlogi. Nie podoba mi się już to, co on robi. Teraz trochę wrócił do formy, ale to nie jest to, co było kiedyś. A po drugie, trochę mnie drażni ta jego taka maniera, że to, co jego, to jest najlepsze. Że on najładniejszego vloga na świecie robi. Że on to, on tamto, a korzysta z gotowych template'ów z neta, bo te napisy, które mi się pojawiają, to nie jest, że ja to skopiowałem od gąciarza, to był gotowy template z neta, za darmo gdzieś tam. On sobie to znalazł, ja sobie to znalazłem i tego używamy. Korzysta z gotowych rzeczy z neta po prostu. No i jego tekst, że robi najładniejszego vloga na świecie. Spoko, że robi w 4K, ale moim zdaniem Casey'ego z jakością nie przebije. Nie jest w stanie przebić Casey'ego z jakością. Nie wiem, jak Casey to robi, ale jego obraz po prostu wygląda pięknie. Pomimo, że jest tylko Full HD. I no, ktoś tam się chce podniecać, niech się podnieca. Gadanie, że no on teraz kręci Alfą. Spoko, tylko że Louis, na przykład Cole, ten, o którego była afera, że pojechał do Korei Północnej i tego zjechały go media zagraniczne, on soniaczami kręci już od bardzo dawna, nie? Więc to, co gąciarz teraz se kupuje obiektywy do Alfy 7S2 jest super. Casey. Louis już ma dawno. I takie gadanie, że teraz on najładniejszego vloga na świecie ma, to moim zdaniem jest tak troszkę zarozumialstwo straszne, nie? A z tym uciekającym samochodem to jest fajne, że wiecie,
Ja pewnych rzeczy nawet przy montażu nie zauważam, a tam ktoś tam to wyhaczy i to oglądałem to, jak tam gościu leciał. Także. Złapałem gumę w trasie w masterze. Wymiana koła jest spoko, jak już masz koło zdjęte z uchwytu w masterze. Zdjęcie koła z uchwytu w masterze zapasowego jest porażką. Ale mówisz G4 czy GH4? GH4 to jest ten, co Gonciarz używał, bo jest G7 chyba i GH4, o ile się nie mylę. G4? Nie wiem. Ja się nie orientuję w Panasonicach, bo szczerze mówiąc rozważałem tylko Canona ze względu na Magic Lantern. Bo Magic Lantern, no to jest piękna rzecz. No i Sony ze względu na autofokus, no i małe rozmiary. Urzekło mnie Sony i chyba przy Sony zostanę już. Tym bardziej, że ja jestem fanboyem trochę, nie? Mało logiczne to. Oj, rany, rany. W trasę już mówiłem. 3. 14:40 lotnisko Chopina. Lot Warszawa-Sofia. Rafał, sporo ludzi kręcących wesela używa Panasonica GH4, ponieważ jest on tańszym odpowiednikiem Sony Alpha 7S. Nawet jedynki. Nie ma lepszego aparatu do kręcenia wesel i to rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy robią to profesjonalnie za granicą. Nie ma lepszego aparatu, ponieważ GH4 ma ten problem, że tam musisz mieć dobry obiektyw, ze światłem najlepiej 0,9, ten Voigtlandera, co Gonciarz używał. A do Alfy nie potrzebujesz nic. Tam ustawiasz pierdyliard ISO i tam jest zero szumów. Nie martwisz się, że musisz światło rozstawiać w kościele, żeby wideo ładnie wyglądało. Tam po prostu jesteś w stanie wykręcić niesamowitą jakość przy dużym ISO. I żaden aparat tego nie potrafi inny na chwilę obecną. Jest bardzo mobilny, bo przy GH4 musisz się męczyć z rozstawianiem światła, a przy A7S, obecnie A7S 2 już kręci w 4K, to jest w ogóle bezkonkurencyjny aparat. Gonciarz nie używał A7S, dlatego że no Panasonic w 4K kręcił, nie? A A7S 1 chyba jeszcze nie. Natomiast tańszym odpowiednikiem była Alpha 6300, czyli model wyżej od mojego, ale ona miała bardzo duży problem, że przy dłuższym kręceniu w 4K się grzała. Obecnie 6500 podobno już ma się nie grzać, nie? Ale. Poradniki wideo, zacznijmy od pytania, co to jest rack na YouTubie, bo tutaj przyznaję rację kilku YouTuberom, że to słowo jest nadużywane strasznie. Monster najbardziej mi smakuje ten. Nie wiem, czy będzie widać dobrze, bo. O, tu może. O, ten. Joter pasa nie kupuję do Japonii, bo mi się nie opłaca. Ja lecę tylko do Tokio, więc szkoda mi wywalać 1000 zł. Kupię sobie po prostu tą Seika czy coś tam i kartę i heja, nie? Create Music, teraz lecę samolotem w trasę. Naprawdę, bo pojechałem, miałem taki szybki strzał do Sofii, pojechałem sobie do Bułgarii, zostawiłem tam auto. No i. Wiesz co, vlogi z Polski? Lotem. Lotem leciałem. Vlogi z Polski Gonciarza to były takie. Nie wiem, one siadły strasznie. Znaczy, wiesz, Zunek, to był żart. To był prześmiewczy żart, trzeba wziąć to pod uwagę na dystans. Ale mało ciekawe były i to nie jest tylko moje zdanie, bo. Tak, tam jest. Zostawiłem tam sprintera. Bilet do Japonii 2640 dokładnie.
Ale wiesz, no ostatnio tak rozmawiałem z Kasprem właśnie też i Kasper też mówi, że przestał Gonciarza oglądać, bo... Znaczy, Wektor, lot samolotem w tom i z powrotem na pewno wyszedł ich taniej, niż jeżeli mieliby mnie ściągać na pusto do Polski. Albo płacić mi dietę za te dni, które teraz siedzę w domu, nie? Jakiego youtubera polecam oglądać ja? Ja wam polecam przede wszystkim kopać w YouTubie. Ja ostatnio mam taką manię kopania w YouTubie, dosłownie przekopywania YouTuba. Polecam każdemu, kto się interesuje chociaż trochę Japonią, Emila z Pozdro z KRLD, ewentualnie jego vlogi o Korei Północnej, bo idealnie obrazują to, jak dużą manipulację sprzedają nam media na temat Korei Północnej. Auspicjusza bardzo lubię. Ja w ogóle vlogmas Auspicjusza, teraz miał takie 6 vlogów przed świętami z Japonii. Super mu to wyszło, naprawdę super. Chłopaki tacy pozytywni, z humorem, z jajem, dużo takich śmiechów. Wesołe vlogi, naprawdę, tak jak ja staram się w daily robić. I ostatnio jeszcze wpadł mi w oko taki chłopak z Warszawy, czy spod Warszawy, się teraz do Krakowa wyprowadził, Adam Komorowski. I widać, że on się tak strasznie wzorował na Casey'm, ale fajnie mu to wychodziło, nie? Łukasz jest po prostu zarąbisty, nie? Jest po prostu masakra. Znaczy, media zachodnie bardzo manipulują, dlatego polecam Emila każdemu obejrzeć jego vlogi, czy live'a ma codziennie, co tydzień w poniedziałek o 22. Specjalnie wstaje o 5 rano, bo on w Japonii mieszka. I można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. A powiem szczerze, słyszałem gdzieś jakąś tam historię na temat prezydent Park w Korei Południowej, jaka była, że coś tam było, że ludzie protestowali, się przewalały protesty, ale naprawdę polecam wam wejść na kanał Emila i znaleźć, albo wam zaraz to znajdę, bo to jest live, który każdemu szczerze polecam. Ja byłem w szoku. To, czego ja się tam dowiedziałem o prezydent Korei Południowej, po prostu mi szczęka do ziemi opadła. Wiecie, u nas się gada, że jest cyrk w Sejmie, że PiS, że to, że tamto, ale tamto jest już jakaś abstrakcja była, nie? Była taka abstrakcja, że ja pierdykam. Tej live'y. O, jest. Upadek prezydent Park. Kopiuj adres odnośnika. Już wam wrzucam tutaj. O. Kto zainteresowany? Proszę bardzo. Serdecznie polecam tego live'a sobie obejrzeć. Tylko że. Czemu 104 sekunda? Okej. Macie linka. No właśnie. Algorytm YouTube'a działa tak, że pokazuje tych dużych, ale. Warto grzebać po tym YouTubie, kopać, tam czasami można coś fajnego znaleźć. No właśnie, Pyry też ostatnio zacząłem oglądać, bo fajnie, fajnie gada. I na przykład taki fajnie obejrzeć u Emila, bo widać ten kontrast, że on nie potrafi koreańskiego. Pyra, jak opowiadała, to na to nazwisko tej prezydent Park też wymawiała dużo lepiej. I w ogóle tak. Było widać, że ona koreański ogarnia, no bo ona tam mieszka, nie? Pracuje i tak dalej. A Emil tak, no nie zna koreańskiego, on tylko chiński, japoński, a jednak no koreański się trochę różni. Ale naprawdę, naprawdę akcja z prezydent Park mnie zniszczyła, nie? Ja nie jestem ani za PO, ani za PSL-em, ani za PiS-em. Jedyne partie, które uważałem w Polsce, to był Korwin i ten. O. Widzę, że moja siostra odkryła opcję czatu. To był Korwin i Cookies. Nic innego nie uważałem, nie? Koszty paliwowe nie liczyłem tego nigdy, ile ja paliwa spalam, szczerze mówiąc. Stanoga dla mnie to jest.
Nie, nie chcę nawet tego komentować. Dla mnie to jest tak troszkę nie. Po prostu nie. Nie to, że nie cierpię, po prostu uważam, że jeżdżenie tyle godzin za kółkiem i siadanie do kompa po to, żeby nadal jeździć za kółkiem, to już jest skrajne upośledzanie się. Jeżeli ktoś bardzo lubi jeździć za kółkiem, spoko, ja to jestem w stanie stolerować. To jest jego sprawa, co robi z życiem, natomiast ja lubię życie mieć urozmaicone, nie? Ale było jakieś... Dobra, dobra, ty, fakier. Hasło zmienione? Ajajaj. Był już ten temat, nie miałem. Tu wam jeszcze polecę jednego youtubera, którego odkryłem. Bardzo fajnie gada, rozsądny chłopak. Ojciec. Proszę bardzo. Gdyby ktoś był zainteresowany. Nie mam moderatorów, sam ogarniam czata w tym momencie. Znaczy, ja już mówiłem, że jeżeli chodzi o różne rodzaje kanały tematyczne w temacie transportu, nie. Omijam szerokim łukiem. Omijam szerokim łukiem, dlatego że nie chcę się jakiś tam sugerować tym. Chwytak w ogóle. Z chwytakiem to jest taka wesoła sytuacja, że ja poznałem go przez jednego z moich kolegów, których poznałem w trasie. Gościu mi sprzedał chwytaka. Bo córka mu sprzedała chwytaka, on ma córkę tam niewiele młodszą ode mnie. Mówi, stary, obczaj to, po prostu obczaj, to jest super. Obejrzałem i po prostu... Masakra, nie? Jeden z wielu. Kojarzy mi się to, ale nie wiem o czym to jest. Szczerze mówiąc. Kojarzę ten kanał coś, ale nie oglądam na pewno, bo... Może gdzieś tam kiedyś odpaliłem. Oglądam z youtuberów takich bardziej popularnych. Mocny vlog, ale ostatnio bardzo rzadko. Pozdro z KRLD Emila, regularnie. Auspicjusza, regularnie. Adam Komorowski, regularnie. Brutala oglądam, jeżeli chodzi o let's playerów, bo mi się podoba, on fajnie gada. Oglądam Poszukiwacza, ale on to, ja pamiętam, zacząłem, go miał 300 tysięcy, teraz ma 700 tysięcy subów. Z takich kierowców tylko Miszę oglądam. A tak to polecam kanał. Mówiąc inaczej, naprawdę wartościowy. No i jeszcze była Arlena Witz. Jak ktoś się uczy angielskiego, naprawdę polecam. Przez świat na fazie, autostopem na koniec świata, a reszta to kanały, które mam w subskrypcjach, są takie kanały bardzo, 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 ale to bardzo skupione na robieniu wideo, na montażu, na muzyce i tak dalej. Z takich kanałów, które oglądam regularnie, to mam może z 10 kanałów, nie więcej. Więc co, myślę, że nie jestem jakimś super youtuberem, do którego... Znaczy Maxa oglądam, ale on ostatnio mało nagrywa, więc... Nie jestem jakimś youtuberem, do którego Gadowski chciałby wpaść do busa. Więc no, co tu dużo mówić. No, 1,86 m swoje robi, to jest fakt. live'a jeszcze pociągnę z 15 minut i myślę, że to będzie na tyle. Chciałem cię jeszcze sobie trochę wychillować, posegregować materiał, bo mam bardzo ciężki odcinek do zmontowania roadloga, ponieważ były 3 dni, w których mam bardzo mało materiału, prawie nic się nie działo i z 3 dni muszę zrobić jeden, także mam co robić. Ha, sportowy. Ale spoko, Karmowskiego kojarzę. To jest jego hasło. Sportowe świry. Oj, rany, rany. Sejczen to jeżdżę od stycznia? Od stycznia, no. Czy od grudnia, jakoś tak. A czy mówisz o Xperii? Jak się sprawuje? Ja jestem zadowolony.
Może nie jest to jakiś ogromny szał, ale jestem zadowolony. Przede wszystkim ja jestem tak przyzwyczajony do nakładki od Sony w Androidzie, że ciężko byłoby mi zmienić na, nie wiem, na jakiegoś... na coś innego po prostu, nie? Czy Kermowski też tak gadał? Sportowe świry chyba. Nie wiem, bo ja tutaj ich tam, wiesz... trochę tam mniej więcej. Ale na chwilę was przeproszę, bo niestety... siedzę trochę z wami, a toaleta mnie wzywa, bo Monstera dzisiaj piłem, nie jednego. Także zaraz wracam. Tu, tu, tu. Oto, to, to, powróciwszy. Z psim ryjem nie będzie, ale spodobało mi się foto z sarenką. Także jako sarenka może będę kiedyś. Kto wie. Tech Vibes Sound. Jestem ciekaw w ogóle, czy oni mają... na jakiej licencji są, że tak powiem. No i chyba coś źle wpisałem. A nie, jest okej. 510 filmów, what the fuck? Hey guys. No tu jest trochę do oglądania, ale to zobaczymy może. Suba im zostawiam, potem będę sobie to ogarniał. W takim razie.
On dobranoc, Bartku. Łania SRT. Wiesz co, nie wiem, ile moich widzów stosuje Adblocka, szczerze mówiąc. Nigdy nie patrzyłem w ten sposób. I ja Adblocka na YouTubie mam wyłączonego. O co, czy moment przewinę? Jak ktoś ma wadę wymowy, to nie powinien się ujawniać publicznie. Marcin Pankiewicz, dlaczego uważasz, że jeżeli ktoś ma wadę wymowy, to nie da się. Nie powinien się. No, ogarnę to później, teraz już, chociaż może teraz. To nie da się. Nie powinien się ujawniać fizycznie. Jeżeli. Nie wiem, ktoś nie ma jednej ręki, to nie powinien wychodzić na ulicę? To jest takie trochę. No nie chcę określać dokładnie, co myślę na temat takiego myślenia, ale niepoprawne bym powiedział, delikatnie mówiąc. A jeżeli chodzi o miszę, to sprzedam wam taki myk, nie? Że misza z bratem to jest misza z miszą, nie wiem czy wiecie. On. Miszy głos, miszy to jest na po prostu potrzeby. Na potrzeby grania? Na potrzeby roli? Tak mi się wydaje, nie? Generalnie, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki odcinek, w którym wam mówiłem, że zginął mój kolega na trasie. Dawid, bo o nim mowa teraz, to był sąsiad Miszy. Ja dzięki Dawidowi dowiedziałem się, że Misza gada tak na swoich filmach, dlatego że on, no, wykreował taką swoją rolę w internecie. I dlatego ma taki głos. A brat Miszy, który występuje w filmach Misza z bratem, to jest po prostu Misza, Michał Misza. Tylko że normalny głos jego. Także ocenianie kogoś dlatego, że i tak dalej, to. Co tu dużo mówić? Co ja miałem zrobić? A, linka do Instagrama miałem wam poprawić. No dobrze. Instagram, pyk. No powinno działać, nie wiem dlaczego nie działa. A może ja stary ten coś skopiowałem. Home. Okej, kopiuj. No i co jest nie tak z tym Instagramem? Bo jest www bez HTTPS. No to zaraz będzie poprawione. Ctrl V. Da się to jakoś zapisać? No może się samo zapisało, nie wiem. A jak coś to potem to poprawię w takim razie. Znaczy, ja rozumiem, że wiesz, Marcin. To nie jest tak, że ja cię chcę obrazić. Każdy może mieć zdanie, że osoba, która coś tam. Znaczy. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tak naprawdę każdy ma prawo do wszystkiego, tak? Ty możesz mieć zdanie, że osoba. Ze względu na jej jakieś tam podejście, jej dobro i to, że będzie krytykowana, nie powinna. Ale na pewno nie możesz mieć takiego zdania, że nie powinna się ujawniać, dlatego że ma wadę wymowy, bo tobie to przeszkadza, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no, możesz pomyśleć sobie, że taka osoba nie powinna dla jej dobra, chyba że ma mocną psychikę i to da, i da radę to znieść, ale no, nie możesz powiedzieć czegoś takiego, tego ci nie wolno. Tak naprawdę powiedzieć, że sorry, jeżeli masz wadę wymowy, to nie możesz się pojawiać publicznie, bo mnie to wkurwia, nie? To jest nietolerancyjne na maksa. Nie pod wpływem alkoholu, tylko brakowało mi po prostu. To jest sytuacja jeszcze z gimnazjum. Jak ja kiedyś zapisywałem sejwy, bo my w gimnazjum na informatyce graliśmy. I jak ja kiedyś w gimnazjum miałem taką sytuację, że zapisywałem sejwy na imię Damian i one mi ginęły, więc zacząłem zapisywać sejwy na nick Dami.
I spoko, nie? Wszystko działało. Tylko że jak zacząłem wrzucać gdzieś w necie jakieś konta zakładać, to wszystko DAMI było zajęte. A nie jarałem je niki DAMI 9.2 albo DAMI 8.9 albo nie wiem co jeszcze. Więc po prostu zastosowałem metodę kota, czyli zarąbałem palcami po klawiaturze, spojrzałem SRT. W sumie to brzmi fajnie, niech będzie, nie? Walnę tylko z dużych, żeby ładnie wyglądało, się wyróżniało i tyle. I tak zostało do tej pory. Nie no, wiesz, Marcin, takie podejście, że nie wiem, uważasz, że coś ci się nie podoba i idziesz w drugą stronę, jest spoko, nie? Wyrażenie zdania, że twoim zdaniem taka osoba coś tam też, no jeszcze jest spoko, ale wyrażenie zdania, że ona, no dlatego, że ma wymowę, to nie powinna się pokazywać publicznie, już nie jest do końca, nie? SRT to nie Volkswagen, SRT to były chyba w Dodge'u. Jakiś taki model. Ale to całkiem przypadkiem wyszło, nie? A ja już jestem gimbusem, jednym z pierwszych, nie? Nie, teraz na pracę na busy to jest. Kierowców jest potrzeba bardzo dużo, więc nawet Siuda ostatnio przyjmował bez doświadczenia i płacił całkiem dobre pieniądze, więc. No, Dodge Jeep ma silniki SRT, true. Na drugie imię mam Jerzy, Jurek. Nie wiem dlaczego tak dostałem, ale dostałem. Życie. TDI SRT. A to wiesz, Marcin, no. Każdy ma prawo wyrażać własne zdanie. Ja staram się być tolerancyjny. Nie zawsze mi wychodzi, ja się do tego przyznaję. Czasami jestem bucem i ja się do tego przyznaję. Walczę z tym bardzo. Natomiast, no. Każdy ma swoje życie, każdy robi co chce, nie każdy idzie w swoją stronę, nie? Ja na przykład Miszę lubię za to, co on robi, bo fajnie mu to wychodzi. Realne zarobki to jest takie 1000 do 1300 zł tygodniowo. Poniżej 1000 to jest w ogóle gnójnie pieniądz, więc nawet 1000 to jest mało. Także o tym bym w ogóle nie myślał. Nie, u Andrzeja nie byłem. Skułem się zanim dotarłem do Andrzeja. Ale dzisiaj widziałem bardzo fajnego mema. Jak był Kaczyński z Kwaśniewskim na wielbłądzie na Księżycu i ten amerykański kosmonauta się pyta, a wy co robicie? A wy co tutaj robicie? I tam któryś z nich, wracamy od Andrzeja. Odnośnie płynnego dogadywania się po angielsku, ja to po prostu zmusiła mnie sytuacja, musiałem zacząć go używać, nie? Także no. Wiesz co, nigdy nie wciągałem nic, ale to się wiąże z tym, że ja miałem zawsze takich organizm, który dużo wytrzymywał. Ja potrafiłem przy kompie przesiedzieć 70 godzin. Jadąc na imprezę na przykład wszyscy musieli wciągać, ja na samych tym barkach będąc kierowcą byłem w stanie bawić się do końca imprezy, do samego rana. I dzięki temu tak naprawdę teraz nadal mogę w tej pracy ciskać ciężkie kilometry i daję sobie radę, nie? A o pytanie, czy oglądam mocnego vloga, jest taka sekcja u mnie na kanale z prawej strony. Z prawej, o, tak dla was to będzie gdzieś tu, chyba? Czy nie, dla mnie to jest tu. Dla was to będzie tutaj, o. Z prawej strony jest, jak wejdziecie na mój kanał i tam są kanały, które oglądam, polecam. Ostatnio zmniejszyła się trochę liczba. Rafonix, nie wiem kto to jest.
Wiesz co? Ja miałem to do siebie, że ja bardzo lubiłem zawsze jeździć. Także mi nigdy nie przeszkadzało. Wiecie, ja miałem ten problem, że nie miałem własnego auta przez pierwszy rok, a bardzo lubiłem jeździć i każdy pretekst do jeżdżenia autem był dla mnie zarąbisty, nie? Nawet mogłem jako kierowca jechać na imprezę. Ale super, bylebym tylko mógł jechać. Przemek, zarabiam sporo powyżej 3000. Kiedy będzie Happy Days? Nie wiem, bo ostatnio mam z tym Happy Days taki problem, że YouTube przypierdziela mi się do niego prawa autorskie, ponieważ uważa, że to jest jakiś tam francuski utwór. I czekam teraz do 15 stycznia na rozwiązanie sytuacji z tym Happy Days. Nie, tam przyszła na razie pocztówka i dwie paczki, więc... No mieli po prostu... Kilka osób miało chęć. I tyle, nie? Natomiast, wiecie, no takie rzeczy jak pocztówki z jakichś tam dziwnych miejsc, czy coś takiego. Będzie konkurs w ogóle, właśnie, bo ogłoszę konkurs. Już odnośnie Roadloga piątki będzie ten konkurs. Busem jechałem max 160 na godzinę. Kiedyś. A to mi się bardzo spieszyło. Chyba, że blaszką. Blaszką jechałem 180. Sprinterem jechałem 150 w obecnej firmie. No do Japonii lecę na 2 tygodnie. Natomiast co do tego konkursu, od razu mówię wam, którzy oglądają, że zrobię system punktów i pod każdym odcinkiem pierwsza osoba, która wypisze całą, że tak powiem, playlistę z odcinka utworów, w których momentach jaki tytuł utworu jest, to można znaleźć sobie, jak ktoś ma czas, to może sobie to znaleźć, a jak ktoś wie, to lepiej. Każda pierwsza osoba, która wypisze wszystkie utwory, dostanie, że tak powiem, za każdą piosenkę tam jeden punkt, tak? Chyba, że nie wypiszę wszystkich, no to dostanie tam... Ktoś tam napisze kolejny, no to dostanie punkt. Za każdą piosenkę będzie jeden punkt i... 3 albo 5 osób, jeszcze nie wiem, zobaczę. Ale jakaś tam 3 albo 5 osób z danej serii, a w przyszłym roku z danego miesiąca, które uzbierają najwięcej punktów, pisząc w komentarzach te nazwy piosenek, dostaną... Powiedzmy, w ramach prezentu ode mnie pocztówkę z jakiegoś tam wybranego kraju z Europy. Nie wiem jeszcze dokładnie, co i jak, ale... Ale no zobaczymy, to jest kwestia dogadania się. U mnie w firmie jest takie 3,5 na 1. 3 tygodnie musisz przejeździć, 4 zjeżdżasz. Na żetony przełapcy. A koszulkę może kiedyś, jak będą. Paczkę energetyków. To wcale nie jest trudne, wbrew pozorom. Wystarczy wejść, poszukać nut i tyle. Nie trzeba przecież pod każdym filmem tego robić, tak? Zobaczymy, jak to się przyjmie. Jeżeli będą chętni, proszę bardzo. Jeżeli nie będą chętni, to trudno, no. Coś miałem... O, już jest po tym. Nie wiem, nad tymi koszulkami to się na razie mocno zastanawiam, bo to jest tak, wiecie, no... Z jednej strony nie chciałbym robić tego na masę, z drugiej strony robić to indywidualnie to jest inwestycja pieniędzy, a z kolejnej strony znowu to nie są jakieś ogromne pieniądze, tak? Więc jest to kolejna rzecz, która zajmie kupę czasu, jeżeli chciałbym to zrobić sam, a nie przez jakąś tam generator koszulek. A nie mam tego czasu po prostu, nie? Żeby to ogarnąć. Ile dni się nie myłem? Jeżeli chodzi ci o brak prysznica i radzenie sobie samemu jakimiś tam chusteczkami wilgotnymi, ewentualnie, nie wiem, wodą się tam podmywanie i tak dalej, no tak jest w tej pracy niestety, to było 5 dni. Ale to wierzcie mi, że nie było ciepło, ale no... Człowiek w pewnym momencie miał dość, bo tam, wiesz, mokrym ręcznikiem, wiecie, mokrym ręcznikiem trzeba było się obcierać, obmywać, bo nie było innej opcji, nie? Znaczy,
Normalna sytuacja to nie jest, no ale się stoi, nie? Rzadko kiedy jest tak, że stoimy cały weekend, bo się jedzie, wtedy się po prostu trzyma tam, nie wiem, 80 km na godzinę, 90 max, bo po cholerę zapieprzać, jak auto potem będzie stało odpalone i tam się gdzieś tam toczymy, nie? Wymagań nie ma w ogóle w tym momencie. Nawet najwięksi kretyni się dostają na busy, więc jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, potrafi o siebie zadbać, to spokojnie znajdzie firmę trochę lepszą niż jakiś tam dziad, nie? Po kraju nie chciałbym jeździć, jeździłem trochę i dla mnie to jest upośledzanie się i patologia. Polskie firmy, to jest tragedia, nie? Nie potrafię tego opisać. W trasie piłem obecnie już od 2 lat, może 1,5 roku nie piję wcale. Jak już to jakieś tam, jeżeli wiem na przykład, że następnego dnia nie muszę jechać, tak? To mogę sobie jakąś tam z bliskim, znajomym moim flaszkę walnąć, pójść spać, rano się obudzić, zjeść obiad na spokojnie, pokręcić się i wieczorkiem powiedzmy pojechać albo następnego dnia. Natomiast czasem jakieś piwko walne i to jest wszystko. Nie piję, bo to wiecie, to też jest kwestia odpowiedzialności, nie? Czy, Paweł, to nie jest tak, że ja bardzo narzekam na byłego pracodawcę. Ja po prostu stwierdzam, że mój obecny jest lepszy od poprzedniego. Od to. No nie ma. Nie, no nie jest tak, że ja narzekam na mojego byłego pracodawcę, bo jakiś tam kontakt mam. Natomiast pewne rzeczy lepiej funkcjonują w obecnej firmie. Ja na pracodawcę w sumie to nie mam za bardzo co narzekać. Tam spedytorki dwie były takie, że mnie szlak trafiał, nie? W obecnej firmie nie mam takich przypałów, jak na razie. Aczkolwiek wiecie, to jest też kwestia człowieka człowiek, bo u mnie w firmie też są ludzie, którzy potrafią się przyczepić na przykład do, nie wiem, do jednej mojej spedytorki. A ja ją uwielbiam, nie? Ja uwielbiam z nią jeździć. Mi się super z nim jeździ, jest po prostu super babka, nie? Więc... Kwestia tego, co kto lubi, jak to podchodzi do pewnych spraw i wiecie, no nie każdy się z każdym dogada, tak mi się wydaje. Wiesz co, no nie wiem, czy tak to brzmi, że narzekam i jęczę na byłego pracodawcę, po prostu stwierdzam fakt, że niektóry były pracodawca, znaczy, u byłego pracodawcy pewne rzeczy funkcjonowały gorzej, to jest wszystko. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, że w obecnej firmie jadę 1500 km trasy i idę spać, a drugi spedytor budzi mnie. Dobra, stary, wstawaj, bo jest trasa, nie? Spałem 30 minut. Załadujesz, pojedziesz, spoko, wyśpisz się. Kiedy? Jak się rozładujesz? Tam takie sytuacje się zdarzały. A czy ze selami zwolnią? Tak naprawdę już by mieli. Gdyby chcieli strasznie, to już by mnie zwolnili. Myślę, że u poprzedniego pracodawcy już bym wyleciał po akcjach typu narzekanie na mnie od klientów i tak dalej, i tak dalej. Chociaż no nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mogło być inaczej, mogło nie być. Ja niech sobie tam żyją spokojnie. Mi się nie podobało do końca, podoba mi się obecnie i jest okej. I tak, pracuję 7 dni w tygodniu, z tym, że weekend to jest taka luźna przejażdżka, bym powiedział, nie? Sebek, jeżeli chodzi o spanie w trasie, to jest tragedia dla początkujących. Kto z klientów? Nie wiem, kto z klientów dokładnie, bo nie mam takiej informacji od firmy, natomiast wpływały informacje, że na jakichś tam filmach prezentuje jakieś zachowania mało bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Pomijam fakt, że ktoś tam pisał jeszcze to z błędami ortograficznymi, więc niekoniecznie mamy pewność, że to był klient. Bo wiecie, jak to jest z maila, to każdy może sobie tam napisać jakiegoś, coś tam podpisać się i tak dalej. Aczkolwiek no, to różne są sytuacje. No, niektórzy klienci, wiecie, niektórzy klienci się jarają tym i piszą na przykład do jednego z moich spedytorów. No, on to już mówi, że chwilami mam je dosyć. Się śmieje, bo mówi, że no stary, ciągle się mnie pytałem, kiedy film, albo że ja bym mógł jechać z tym towarem i tak dalej.
A trafi się potem ktoś, komu na przykład przeszkadza to, że w ogóle kręcę wideo, tak? Już sam fakt, że kręcę filmy, już mu przeszkadza i się czepia. Więc kwestia też tego, że ja zdaję sobie sprawę, że nie każdemu się to podoba, nie? No i druga sprawa jest taka, że oglądam, jakby nie było, te 13 tysięcy ludzi i bardzo muszę zważać już na to, co mówię na filmach, tak? Jak się wyrażam i tak dalej. Natomiast wracając do tematu spania, zaczynając w tej pracy, 1500 kilometrów to jest dla mnie hardcore. Był. Teraz nie, nie? Ale kiedyś to był dla mnie hardcore, nie? 1500 kilometrów. Obecnie też już trochę tak jest, bo zestarzałem się chyba. A propos 3000 kilometrów 48 godzin, wpadłem na pomysł, że tą trasę, którą teraz robiłem, nazwę tak samo. Tylko no, będzie trochę inaczej, ale no, zobaczycie. Dlaczego, co, jak i w ogóle. No, tak trochę chciałbym mentalnie wrócić do pewnych rzeczy. Ile muszę robić dziennie? Tygodniowo wychodzi mi średnio 5000 kilometrów, czyli dziennie jakieś 800 robię średnio. Tylko no, dzień do dnia nierówny, bo wiecie, o, dzień do dnia nierówny, ponieważ są dni, że robi się 1400, a są dni, że robi się 600, także no. Wiesz co, Paweł? Nie wiem, co masz konkretnie na myśli przez niebezpieczne manewry, natomiast ja nie uważam, że jakiekolwiek niebezpieczne manewry tam występują, z tego względu, że szczerze, gadając do kamery, która gdzieś tam jest, po prostu bardziej się skupiam na drodze, niż jakbym do niej nie gadał. A to, że tam była taka sytuacja, że ktoś się przyczepił kiedyś do tego, że czujnik asystenta pasa ruchu mi pika. Tylko dlatego, że nie włączyłem kierunku, bo po prostu zauważyłem, że są krzaki wystają i w Anglii. I zmieniłem pas, po prostu wiedząc, że nic nie jedzie naprzeciwka, bo wy tego nie widzieliście, tak? Wyjechałem sobie na środek po prostu, żeby ominąć krzaki, żeby nic nie zarysować. W Anglii drogi są wąskie, wierzcie mi. I pojechałem dalej, nie? To, że na przykład, nie wiem, ktoś się przyczepił do tego, że wyjechałem na skrzyżowanie na chwilę, na te żółte pasy w Anglii, to do tego odcinka ktoś tam się przyczepił kiedyś. To też była taka sytuacja, że po prostu gościu jechał, coś tam mu się pomyliło, zatrzymał się na chwilę, ale ja tam zatrzymałem się i pojechałem dalej, nie? Więc no, znaczy, no nie wiecie, to nie jest tego, że on psuje atmosferę. Ma jakieś tam swoje zdanie na ten temat, niech sobie je ma. Natomiast ja mam prawo się z tym zdaniem nie zgodzić, tak? Jeżeli dla kogoś coś takiego, że zapiszczy asystent pasa ruchu, jest niebezpiecznym manewrem, no to nie wiem, mało widział. Ja nie chcę się teraz wybielać, nie? Bo wiadomo, ale z drugiej strony trzeba brać też pod uwagę to, że nie da się wysiedzieć w pełni skupionym 16 godzin za kółkiem. Nie da się. Po prostu się nie da. Trzeba jakoś sobie, że tak powiem, może nie tyle zająć głowę czymś innym, bo to jest fakt niebezpieczne, tylko trzeba sobie jakoś ułożyć myśli, żeby być trochę bardziej rozbudzonym, nie? Nie czekałem nigdy na lawetę. Także spoko. Coś tam były jeszcze jakieś takie pytania. Ile najdłużej nie gasiłem busa? 6 dni, chyba? Chyba tak. No te międzymiastowe wiejskie w Anglii to jest porażka, nie? Tam naprawdę czasami ciężko się zmieścić. Ile razy było tak, że ja musiałem zwolnić naprawdę, bo bałem się o lusterka, bo jak jechała ciężarówka z naprzeciwka, to natomiast uważam, że w mojej jeździe nie ma niebezpiecznych manewrów, z tego chociażby względu, że jadę skupiony. Jak już nie jadę skupiony, to niestety zaczynają się robić dziwne sytuacje. I to jest właśnie ta sytuacja, o którą poszło na firmie. Ja się przyznałem do winy, bo to była to absolutnie moja wina wtedy. Moja nieuwaga, odrobina lodu na drodze i wyszło jak wyszło. Natomiast dużo kierowców jest na przykład takich, że jadą mega zmęczeni, nie śpią. Ja nie twierdzę, że też tak miałem. Najlepszy przykład,
Film, który przeżywa swoje drugie życie 3000 km w 48 godzin. No, to tam pokazałem, że tak też mogę, nie? Teraz staram się, jak już jestem śpiący, idę spać i koniec. Aneta, to nie jest tak, że jestem uzależniony od notorycznego obcowania z kamerką, natomiast to lubię. Są dni takie, że trochę mam problem, że mi się nie chce. Tak jak wczoraj było dzisiaj, po prostu nie chciałem nawet nic kręcić. Owszem, porobiliśmy sobie z ekipą zdjęcia na prywatne, że tak powiem, potrzeby, ale nic więcej. Mówiłem już wiele razy, że drona kupuję na wiosnę. Iveco nie jeździłem. To jest jedyny bus, z którym nie miałem styczności. Niestety nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tego cokolwiek powiedzieć. A czy dogadywanie się na załadunkach i rozładunkach tak naprawdę to nie jest problem. W momencie, kiedy masz dokument CMR, o jak oni nie wiedzą, jak ci coś powiedzieć, przekazać, to ci piszą na przykład, że rampa 5. Jak nie rozumiesz ich, to ci napiszą na kartce, że piątka, rampę, no to już zrozumiesz. A tak to idziesz z SMS-em, pokazujesz z SMS-a tyle i tyle. No i wszystko, nie? Tygodniowy zapas jedzenia w busie, to zależy kto co je i tak dalej. No można za 40 euro wyżyć, a można za 100 się nie zmieścić, nie? Także zależy, mówię, zależy kto co lubi. Tak naprawdę. Znaczy, Bartek, to co odwaliłem i w ogóle cały ciąg nieszczęśliwych wypadków, który po tym nastąpił, miałem zamiar nagrać o tym wideo i pewnie nagram z wyjaśnieniem, co będzie dalej z kanałem i jak to dalej się potoczy, ponieważ i tutaj to jest zabawna sytuacja. Szef wtedy, jak z nim rozmawiałem, no był trochę wściekły po drugiej sytuacji, gdzie to już nie było aż tak bardzo z mojej winy. No, mało mojej winy było niewiele. Natomiast no, mogłem przewidzieć pewne sytuacje trochę lepiej, o tak bym to nazwał. Natomiast szef mi powiedział, że może warto by było odłożyć kamerę i odpocząć od tego trochę, bo za duży wpływ psychiczny to ma na mnie. I miał rację. I ja w pewnym momencie sam po sobie zauważyłem, i pewnie wy też zauważyliście po roadvlogu, że siada to, ponieważ ja, jak pamiętam moment, kiedy zdecydowałem się na roadvloga, stwierdziłem, super, nie? I dużo ludzi twierdziło, że nie, w ogóle z dupy pomysł, to nie siądzie. A ja wtedy byłem święcie przekonany, przy moim zdaniu stałem, że roadvlog siądzie, że będzie okej, i ci, którzy tak marudzą, to się przekonają, a jak się nie przekonają, to sobie pójdą. I spoko. I ostatnio zabrakło mi tej postawy, ponieważ dużo ludzi zaczęło narzekać, że źle, że to, że tamto. I ja zamiast tak naprawdę olać to i dalej robić swoje, zacząłem te wszystkie komentarze negatywne. Komentarze, nie mówię o hejcie, tak? Tylko o komentarzach negatywnych. Komentarze negatywne zacząłem brać do siebie. Rozmowy z różnymi ludźmi zaczęły mnie drażnić. Ale Paweł, właśnie mówię o takich osobach jak ty, która tak naprawdę gówno wie, wypowiada się, komentuje krytycznie, nie mając pełnej wiedzy. Ja zaczynam się o to wnerwiać i tak naprawdę to ma wpływ zarówno na bezpieczeństwo mojej jazdy, na jakość filmów, które udostępniam i ogólnie na organizację mojej pracy w ciągu dnia. Takich osób jak ty było coraz więcej. Ja zaczynałem w ogóle zwracać na to większą uwagę, zamiast to po prostu olać. I grudzień był jaki był. Natomiast w nowym roku mam zamiar wrócić do mojej postawy z momentu, kiedy zaczynałem z roadvlogiem. I tyle, nie? Bo takie komentarze ludzi, którzy gówno wiedzą, a dużo mają do powiedzenia, albo mają inne zdanie kompletnie od mojego, i ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego tak jest?
powodują, że to w ogóle jest odwracanie mojej uwagi od tego, co najważniejsze, czyli od jazdy, pracy, YouTube'a i tak dalej, nie? No, niech sobie chłopak pogada, przecież wiecie. Ja też się muszę nauczyć dystansu nabierać do tego wszystkiego, nie? Także w kurniku da się wyspać, zależy jak ten. Zależy jak bardzo. Jak wysoki jesteś, nie? Bo jak masz 2 metry, to już jest problem. A co do tego, co napisałeś, waleczne serce. Tak, za bardzo przejmowałem się tym, co mówią mi inni. Za bardzo przejmowałem się przede wszystkim tym, że ludzie zaczęli marudzić, że jak ja to niebezpiecznie prowadzę auto i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem przejmować się krytyką odnośnie filmu, odnośnie jakości filmów. Odnośnie jakości filmów. No i to zaczęło mnie najbardziej drażnić tak naprawdę i odwracać moją uwagę od tego, co najważniejsze, czyli od tego, żebym robił swoje, nie? Także spoko. Myślę, że te święta, odrobina przerwy, Sylwestra pomogły mi trochę poukładać myśli, odpocząłem sobie trochę. Obiecałem sobie, że Roadlock 5, pomimo tego, że materiał jest totalnie z dupy, naprawdę, bo niektóre dni to jest poracha, masakra i nie wiem co jeszcze, będzie dobrą serią. Jak na razie jest okej, okay. Zobaczymy co będzie dalej. I obiecałem sobie, że w ogóle w przyszłym roku wszystkie filmy moje, większość będzie miała więcej pozytywnego przekazu i będę mniej na takich malkontentów jak Paweł zwracał uwagę, nie? Ktoś sobie lubi pomarudzić, ponarzekać, niech sobie narzeka, ale nie tędy droga, nie? Na większości stacji tak jest. Że musimy oddawać kluczyk. Ja was tylko proszę o zachowanie kultury, bo on pomimo tego, że komentuje negatywnie, zachował się normalnie. Nie bluźnił, nikogo nie wyzywał i tak dalej, więc spokojnie. Nie chciałbym nikogo banować, ani blokować, ani dawać jakichś banów na 180 sekund. Co do tego prysznica, na większości stacji tak jest, ale nie na wszystkich. A wiąże się to z tym, że dużo ludzi po prostu kradło jakieś słuchawki, inne duperele i tak dalej. Jamasza, co ty tak o tą Sylwię wypytujesz? Ale mam dla was informację, że prawdopodobnie pojutrze zobaczycie ją w daily, bo jutro mam się z nią spotkać, więc zobaczymy. Zanim jeszcze się rozjedziemy, bo rozjeżdżamy się trochę na dwa końce świata. Ona do Anglii, ja do Japonii. Aj. Ale tam zainteresowała was ta Sylwia, nie? Marzenka siedzi w Poznaniu, chora była, a teraz w sumie była chora nadal, nie? Oj, rany, rany. Co ja miałem, kurde, teraz powiedzieć? Wybiliście mnie z rytmu tą Sylwią, no. Wiesz co, z tym pasujemy do siebie, to bym się nie rozpędzał. Raczej, także no. A, ja wiem, że niektórym to dziewczyny pasują, nie? Spoko. Jedna taka uwaga tylko dla was komentujących. Nauczcie się ignorować pewne zachowania.
I nauczcie się, że tak powiem, nie wyzywać innych osób, żeby nie wiem jak bardzo was denerwowała i nie używać chamskich odzywek, bo ja tego nie toleruję, nie? Także jeżeli ktoś zachowuje się w sposób chamski, nawet jeżeli ma rację, to ja tego nie toleruję. Mam nadzieję, że... Wiecie, sytuacja ze stodolakiem udowodniła mi, jak niektórzy ludzie reagują, nie? Bo była akcja i ja po prostu się pośmiałem, spoko, a dużo ludzi wpadło na niego, do niego na kanał i zaczęło go wyzywać. W tym momencie miałem ochotę spisać wszystkie niki i zbanować je u siebie na kanale, żeby nie mieli prawa komentować. Bo nie trawię takiego zachowania, nieważne w jakiej intencji, czy kogoś bronicie, czy nie, należy zachować jakąś kulturę i być ponad tą osobą, nie? Busia szuka żony. A żeś teraz dowalił z tym Busia szuka żony, nie? Co z Sylwią? No Sylwia to moja przyjaciółka jest od dawna, nie? Także znamy się już. Ona miała 18 lat, jak się poznaliśmy. Obecnie ma 24, 6 lat się znamy. Ta Busia szuka żony, nie? Nowa seria. Na temat C+, to już było wiele razy to pytanie. Rok mi w transporcie został, także... Także tyle. Nie opłaca się. Do Japonii nie, do Japonii lecę dopiero 22 stycznia. Teraz lecę do Sofii, do Bułgarii. Dobra, ale skończcie z chamstwem, bo zacznę zaraz banować i nie chciałbym tego robić, naprawdę. Ja w ogóle mam... Może to dlatego, że tak trochę jestem rozdarty pomiędzy środowiskiem prawicowym a lewicowym, ale po ostatnich sytuacjach, w ostatnich latach jestem strasznym zwolennikiem wolności słowa. No banowanie to jest takie trochę zamykanie ludziom ust, nie? Jeżdżę od sierpnia 2013. Ponad 3 lata. Na Garpsenie pewnie. Garpsen to jest, wiecie, to jest... Tam się tyle rzeczy będzie dowiedzieć, że szok, nie? Zostajemy w Tokio z przyjacielem i będziemy Tokio ogarniać. Na pewno na vlogach moich zobaczycie auspicjusza, to wam mogę już powiedzieć. I na pewno na moich vlogach zobaczycie Emila z Pozdrowskiej RLD, bo z nimi mam ochotę się spotkać, naprawdę szczerą, serdeczną, ponieważ bardzo ich szanuję. I fajnie by było się spyknąć z kimś, kto już o tej Japonii ma trochę większe pojęcie niż ja od kuchni, nie? Bo ja, to, że ja się interesuję Japonią, nie ma w ogóle odbicia w rzeczywistości, jak tam jest naprawdę. Ale powiem wam tak, może dawno bym gościa zbanował, bo robi z siebie pośmiewisko, ale to idealnie obrazuje, jak nie potraficie olać jego zaczepek. Naprawdę. Także śmieszne to jest trochę. Ja mam niezły ubaw co po niektórych ludzi, bo się nie rozmawiajcie z debilem, bo sprowadzi was do własnego poziomu i pokona doświadczeniem, nie? Także no, taka sytuacja. Oj, rany, rany. Zaraz się zaczną bany. Tyle wam powiem i nie będę oszczędzał. Czy w prawa, czy w lewa. To po której stronie jest. Także to było ostatnie ostrzeżenie. Mam TSA. Bartek, o co się pytałeś? Bo tutaj poleciał taki spam. Jakbyś mógł powtórzyć pytanie. Albo ja sobie znajdę. Bartek. Dajże mój ostatni komentarz. No to nutę, to wiesz co, nuty to ja będę sprawdzał, myślę, wieczorem, zanim pójdę spać, to tam poogarniam ten temat, nie?
Wiesz co, Wektor, trochę cię poniosło z tym zdrowszym społeczeństwem w LoLu, naprawdę. nie, dzisiaj prawie nic nie wrzucałem na snapa, jakoś tak... nie ten... Damian, wiesz co, nie rzucali we mnie, natomiast miałem dwa razy gości na pace, że wpakowali mi się, nie? Z tym, że ja bym na przykład... Kurde, ja miałem ślad. Ja na przykład nigdy sam ich nie próbowałem wyganiać, od tego są służby porządkowe, pojechałem na policję, zgłosiłem i tak dalej, bo jeden z was, z widzów, kiedyś stwierdził, że sam ich wyprosi i dostał w pierdol od imigrantów, których chciał, że tak powiem, wyprosić z auta, nie? Także no... Ojejku, kiedy będę w Krakowie? W Krakowie będę pewnie... nie wiem kiedy. Także no... Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie wiem, jak będzie wyglądał mój wypad do Japonii. Czy pojedziemy... Czy ja pojadę do Krakowa i stamtąd do Warszawy, czy Darek przyjedzie do Łodzi i pojedziemy stąd do Warszawy, nie? Także zaraz ten. Spedycja zazwyczaj zamawia na odległość. Także... Kraków Talendzika pytajcie. Najciekawszy towar? Kurde, nie wiem, no chyba te opony na Monaco. Tak mi się wydaje. Nie, nie, to było w innej firmie. To było w innej firmie. Raz u siódmej i raz tej pierwszej firmie. Z owieczką. Jak wyglądają ceny paliwa? Nie ma dużej różnicy. Jedynie co to Włochy i Wielka Brytania. Tam jest drogo strasznie, jeżeli chodzi o diesla. Ja mówię o dieslu, bo benzyna na zachodzie jest dużo droższa. Naprawdę jest dużo droższa benzyna na zachodzie i to jest kwestia złotówki, 2 złotych czasami. Czy ja wiem? Jak ktoś nie wie, jak ogarnąć przeprawę, to kiedyś w Okiem Busiarza robiłem takie dwa odcinki. Przeprawa pociągiem i przeprawa promem. Tam jest pokazane po kolei co i jak, także... Można sobie normalnie tam wejść, obejrzeć, to chyba trwa 20 minut. I nie ma dużej filozofii, tak naprawdę, tak jak ja tam powiedziałem, no jedzie się za ciężarówkami, trzeba mieć przygotowany dowód osobisty, CMR-kę. I tyle, nie? Bus z pierwszej trasy śmiga non-stop. Mamy kilka busów jeszcze tych starszych. No i tam nowi czasami na niego trafiają, czasami nie, także... Nawet powiem wam szczerze, że on lepiej śmigał od tych nowych, bo miał trochę więcej mocy, bo on tam chyba po chipie był, z tego co pamiętam. Michał, w ogóle studia i moja pasja to jest dziwne, bo ja jak na studia szedłem, to w ogóle nie wiedziałem, co będę w życiu robił, nie? Także... Nawet no, nie jestem w stanie tego połączyć, bo moją pasję odkryłem trochę później. Potem olałem to, potem do niej wróciłem i tak ciągle, nie? Nie można mieć ani baseballa, ani noża dłuższego niż 15 cm ostrze. Jest to traktowane jako broń biała i w momencie wjazdu do Anglii mogą cię posądzić o przemyt broni białej, zabrać w najlepszym wypadku albo jeszcze wywalnąć mandat. Tak samo w przypadku kontroli jakiejkolwiek policji w Europie. Także taka sytuacja. A co do spotkania Murzyna w Anglii, prawidłowo czarnoskórego, czy gdziekolwiek indziej, to jest to trochę, że tak powiem, nie taktem pytać o takie rzeczy, więc... no. Dlaczego w mojej firmie są tylko Mercedesy? Ponieważ mój szef... ma zaufanie do Mercedesa, bym powiedział. I Mercedes jest dobrym autem, naprawdę dobrym autem. Ja miałem straszną awersję względu na jego cenę.
Natomiast jest dobrym autem. Naprawdę. Warto. Gaz pieprzowy też jest traktowany jako coś nielegalnego dla kierowcy i nie wolno posiadać. To jest w ogóle chora sytuacja, o której. No, jak zrobię film i się o tym wypowiem, nie? Jest chora sytuacja, bo kierowcy nie wolno mieć nic na samoobronę, nie? I to jest naprawdę tragedia. Znaczy ma blisko, ale on w ogóle jest miłośnikiem Mercedesa, więc może to też ma jakiś tam wpływ, nie? On sam osobiście Mercedesami jeździ, więc. Nie, nie myślałem nigdy i nie będę, nie? Na busy nie pakuje się. Szkoda mi życia po prostu. Są ciekawsze rzeczy w życiu, które można robić. Paweł, jeszcze póki mnie oglądasz, to chciałbym ci sprzedać takiego jednego zarąbistego tipa. Każdy troszkę bardziej inteligentny człowiek, który potrafi ruszyć tym, co ma pod włosami i na szyi, wie, że słowo nigdy i słowo zawsze nie istnieje w czasie przyszłym. Mówić coś, że zawsze będziemy tacy, albo że nigdy czegoś nie zrobimy, jest co najmniej naiwne. Nie chcę tego mówić brzydziej. I to tyle w tym temacie. Po Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty. Natomiast jeżeli firma chciałaby cię wysłać poza Unię Europejską, to potrzebny ci już jest paszport. W Japonii będę pierwszy raz. Także taka sytuacja. I zaraz kończę tego live'a, bo będzie trwał w ciul czasu. Ale dobrze mnie wypunktowałeś z tym, że nigdy nie będę palił. Znaczy, mam takie założenie, nie? Że nigdy nie będę palił, aczkolwiek. Wiecie, różnie może być, nie? Równie dobrze mogę się kiedyś stać alkoholikiem, bezdomnym, żulem, nie wiem czym jeszcze. Edward, z bronią białą jest ten problem, że musiałbyś zgłaszać wniosek dla każdego kraju osobno. I tu jest problem, nie? W wypadku jeszcze żadnego w życiu nie miałem poważnego, więc. Jakoś chyba z tą moją jazdą nie jest źle. Boże, snapy tutaj lecą. Ja w ogóle nie rozumiem jednego, jak można zadać pytanie, czy jeździł ktoś po pijaku? Serio? Naprawdę uważacie, że. No nie wiem, może niektórzy mnie tak nisko cenią, okej. Ale. Kurde, serio? Wsiadać po alkoholu za kółko? To jest debilizm. To jest skrajny debilizm i nieodpowiedzialność, nie? Więc. Jak będę w Edynburgu, pewnie będę prywatnie w Edynburgu teraz, nie? Także. Bezdomny busiarz. Nazwę Snapchata macie w opisie filmu, jak coś. No dobra, nie wiem, czy ktoś jest chętny na LOLa. Ja live'a będę za chwilę kończył, także można coś zagrać. I też jeszcze ogarnę parę rzeczy tych i będę spadał spać, bo jutro mam co robić. Czy wiesz co, zależy który sprinter, ten z pierwszego vloga, z pierwszej serii, miał ponad 700 tysięcy przebiegu. Co ty żeś tam Przemek mi wysłał? Przyznaj się. Boże, snapów. Trota. Przemek, coś ty tu wysłał, chłopie. No cóż, chyba autoban zadziałał, bo ktoś już się nie odzywa. Dobra, dobra, ty to proszę mnie ten. Nie no, Viola, kolega się sam pożegnał. Nie wiedział, że istnieje coś takiego jak autoban, jak zaczął spamować, tego automat zbanował, nie? Trzeba być już naprawdę mało inteligentnym i rozgarniętym, żeby nie zdawać sobie sprawy z czegoś takiego. No cóż.
Moim Seicento nie pojechałbym w trasę po Europie. Moje Seicento niedługo się rozleci, więc. No. Taka sytuacja. O, widzę, że ktoś został odbanowany. Trzeba przejść na tryb manualny za chwilę. Tu, tu, tu. Tyle w temacie. Dobra, nie chce mi się. Nie chce mi się upośledzać dalej. Spotkanie z widzami planuję, ale dopiero jak się ciepło zrobi, bo wiecie, problem jest taki, że jak miałem 6000 widzów, przyjechało około tam, no, z obcych osób, no bo tam był jeszcze Przemek, wiadomo, przyjechało dobre 15 osób. W tym momencie, gdyby mi się pojawiło nawet 20 osób, to robi się taki problem, że w żadną restaurację tego nie upchnę, tak? Chyba, że gdzieś tam sobie zarezerwuję miejsce, ale z tym jest ciężko na tyle osób. Więc 600 to 900. A mam taki nawyk, że ja muszę mieć coś w łapach po prostu, nie? Dlatego planuję to dopiero jak się ciepło zrobi, nie? 700 tysięcy? Dlaczego miałby się rozpaść? Te silniki z Sprinterach są naprawdę wytrzymałe. Żeby nie przekroczyć DMC, to zależy od tego, ile mam paliwa, ale maksymalnie przy jakiejś tam mniejszej ilości paliwa to jest 400 kilo tak naprawdę. I to mówię szczerze, nie? Sylwester u Damiana Janiaka. Dobra, bo tutaj widzę, że zaczynają się brednie i głupoty. Trzeba będzie kończyć zaraz. Od razu jeszcze, zanim skończymy live'a. Jak piloter Janiak. Jak skończymy, zanim skończymy live'a, to nie wiem, mam pytanie, czy są jacyś chętni na LOL'a, jak coś. Jakiegoś tam meczyka można zagrać. Flexa. O tym zamachu nagram wam jutro wideo, wypowiem się w tym temacie, także będziecie mieli naprawdę dwa wideo, w sumie to dwa, no trzy muszę nagrać jutro, także jutro daily, czy jutro też się żaden odcinek nie pojawi, ani Roadlock, ani nic, tylko będą te trzy wideo, które nagram. Znaczy Fiat, no to jest Fiat, no to też jest powód, dla których my jeździmy Mercedesami, bo te silniki są nie do zarąbania, nie? Czy ten silnik ma przebiegu 700, ale on tak naprawdę prawie drugie tyle robi na postoju, na wolnych obrotach, gdzie to bardziej jeszcze daje w dupę temu silnikowi. Trollów to ja mam tych. To są. Część tych trollów to są moje trolle, także spoko, nie? WoWa nie. W Lineage'a tak, w WoWa nie. Jestem zawsze. Wiesz, to też zależy, jak jeździsz, jak dbasz i tak dalej. Na przykład ciekawostka na temat Fiata jest taka, że w Polsce Fiatem można zrobić 48 tysięcy od przeglądu do przeglądu. We Włoszech, jeżeli przyjedziecie na wymianę oleju, to powiedzą wam, żebyście spieprzali, bo już jest po gwarancji. Tam jest 20 tysięcy, nie? Także taka sytuacja. Jeżeli ktoś wymienia regularnie olej, żaden olej nie wytrzyma prawie 50 tysięcy, tak? Także trzeba po prostu dbać trochę bardziej niż to, co wymaga serwis w Polsce. Ha! Dywizja w LoLu to mam po prostu piękną. W tym sezonie wylądowałem w B1. Także wow! Teraz będzie ciągnięcie się w górę, nie? Nie, nie chodzę. Przestań zadawać takie głupie pytania, bo za chwilę też polecisz. No, ja jutro jeszcze ostatni dzień i pojutrze też ruszam. Całe szczęście nie mam dużo, bo wszystko w busie zostało. Muszę laptopa tylko zabrać, jakieś tam graty, bagaż podręczny i do samolotu, nie, więc. O, ale Iveco to są woły robocze. Iveco to są auta nie do zarąbania. To jest niezaprzeczalny fakt. O Boże, ja tu nie mam LOLa. Gdzie jest LOL? Gdzie jest LOL?
Rito Games. Zobaczę, czy on w ogóle pójdzie tutaj. Pyk. Czy żadnych... Update'ów chyba nie było żadnych, nie? Znaczy, mastery są spoko, ale jeżeli chodzi o trwałość, to nie jest najlepsze auto. Na przykład mój pierwszy szef teraz zastanawiał się, pytał się mnie o sprintery, jak wyglądają. Zastanawiał się nad Iveco. Z prostego względu. Nowy master po 100 tysiącach kilometrów zaczęły mu się cyrki dziać, choinki wyskakiwać na desce rozdzielcze i tak dalej, nie? Więc... Iveco to był zawsze wół roboczy, więc no cóż... Jeśli chodzi o blaszkę... Znaczy, ja jestem zakochany w sprinterze. Absolutnie. To jak ja pokochałem sprintera, to jak się tym autem jeździ. Bo co do mieszkania w sprinterze, to tutaj... Master moim zdaniem nadal ma sporo przewagi. Natomiast trwałość tego, jak jest wykonany w środku, dużo lepiej sprinter wypada. Ergonomia, tak, to jest fakt. Ergonomicznie wygrywa, natomiast mówię, jeżeli chodzi o trwałość, to sprinter jednak wygrywa z masterem. No to zaraz wam jeszcze znajdę to Happy Days. A co mi tam? Proszę was bardzo. Damian, Damian, gdzie jest to? Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Chronicle, Jeff, City. A, Jeff tu jest. Spauzuję, potem wam jeszcze puszczę zaraz i będziemy się żegnać powoli. No ja lecę na Lola. O sytuacji z Wełku nic nie słyszałem za bardzo, także nie wypowiadam się na ten temat. Nie wiem, o co kaman. Monsterów średnio półtora dziennie piję. Bo są dni, że piję po dwa, są dni, że piję jednego, są dni, że w sumie w ogóle, więc... No cóż. Jeździłem z Poitrakami, Masterką, Peugeotem i Sprinterem. I na przykład w Peugeotie mi się nie, w Peugeotach, Fiatach ogólnie, bardzo nie podoba mi się to, że jeżeli zamiast dwóch foteli mamy jeden fotel, to ten jeden skrajny fotel pasażera jest przesuwany do środka. Jest bardzo wąskie przejście. Zresztą Viola chyba widziała te auta, więc... Okiem w ogóle osoby, która nie jest związana z branżą, też może to ocenić. No, jest wąskie przejście. W Sprinterze ten fotel nadal jest daleko i pomiędzy tymi fotelami kierowca pasażera jest przejście do tego łóżka z tyłu dość spore. I tam jest dużo, dużo przestrzeni. A we Fiacie, pomimo tego, że jest łóżko z tyłu, więcej tych schowków i tak dalej, to zrobili tak, ścisnęli, wszystko jest ciasno, nie? No właśnie. Ogarniam snapa już, ogarniam. Dobra, słuchajcie, ja będę się z wami tutaj żegnał, żegnał, żegnał. Zapraszam was do... tylko pneumatyczne mamy, nie mamy innych. W dworcu jeszcze nie byłem, jutro się wybieram. Prawdopodobnie myślę, że się może nawet Sylwią przejdę, zobaczyć jak to wygląda, także będziecie mieli moją opinię na temat dworca na vlogu. No... Ja mam problem taki, że ja kawy nie piję, nie? Bo ja pewnie bym pił dużo kawy i na przykład Sylwia też kawy nie piła. Arbuzów nie lubi nadal. Ale nauczyła się pić kawę z mlekiem, a ja nie potrafię. Ja nadal nie potrafię pić kawy, nie? Ja mam sytuację zmusiła w momencie, bo studia, praca, treningi, szkoła, języki i tak dalej. No musiała jakoś się wspomagać i kawę zaczęła pić, a ja, no, ja nie potrafię, nie nauczyłem się do tej pory. No nic, słuchajcie, ja się z wami żegnam, lecę sobie na Lola, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, no, w daily vlogach, nie? Może jakiegoś live'a zrobię, jak wrócę z trasy, około 20 stycznia, myślę, że w tych okolicach. Także ciao! We'll be right back.
Słyszałem, że wam czegoś brakowało. No, to pyk! Sunday, Monday, Monday.